Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Małgorzata Ome. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest wideo też? Tak, to znaczy, będziesz na rolkach, tak, bardzo ładnie wyglądało. Tak, zapomniałam, że oglądam twój. Tak, oni teraz właśnie Instagram. Ludzie mi mówią, że słuchają moich podcastów, ale to zazwyczaj oglądają rolki i potem tak... To prawda, przecież ja też rolki oglądałam, patrz. No, to duży komfort jest. Sama ci komplement powiedziałam, że fajny prowadzisz profil. Że fajne te podcasty. No niewątpliwie, najlepsze, szczerze powiedziawszy. Bo to ja się do ciebie odezwałam, prawda? Pierwsze. Tak, prawda. Więc tutaj, żeby była jasność. Wyznaczyliśmy hierarchię. Dokładnie. Kiedy napisałaś ostatni wiersz? To nie spodziewałam się takiego tematu. Wiesz co, napisałam ten ostatnio wiersz w święta chyba, bo miałam taką przestrzeń, jakby się zawsze, jak mi się pojawia taka wolniejsza przestrzeń, to ja wchodzę w taką jakby trochę inny obszar mojego, nie wiem, mentalu, mojego umysłu, czyli bardziej w taką potrzebę refleksyjną, trochę smutną, bo mam dużo smutku też w sobie, czego nie widać, ale o tym pewnie pogadamy. Natomiast ja w ogóle pisałam wiersze i wyobraź sobie, pisałam nawet, jakby zawsze wybierałam wiersze w liceum. Miałam nawet na maturze robiłam jako jedna z nielicznych interpretację wiersza. Byłam na pogrzebie Herberta, który jest moim absolutnym mistrzem słowa i w ogóle kocham go totalnie. I pisałam wiersze i nawet dostałam, słuchaj, nagrodę w takim konkursie literackim za tomik, za swoje wiersze właśnie, ale też za sztukę, bo też pisałam sztuki teatralne, bo chodziłam do liceum, gdzie był festiwal teatralny. W ogóle też udzielałam się w takim teatrze amatorskim. Więc jakby takie, w ogóle słowa są dla mnie ważne bardzo, wiesz? W ogóle słowa są ważne. Ja bardzo nie lubię wywiadów pisanych i myślę, że dziennikarze też ze mną nie lubią wywiadów, bo ja wszystko potem zmieniam, ale nie w kwestii takiej merytorycznej, że nagle powiedziałam coś, to też czasami, bo jestem za otwarta, ale tutaj wszystko płynie, więc już jakby to, co powiem, to padło. Ale bardziej w kwestii naprawdę takiej słowa, że ja od razu rozpoznaję melodię słowa swojego i wiem, co jest moje, a co nie jest moje. Czasem coś muszę poprosić, żeby mi tam pomogli, nie wiem, zrobili mi research i coś napisali draft, a ja to uzupełnię. Ale jeśli by to było puszczone samo, to ja od razu rozpoznam, że to nie jest moja melodia. Słowa są dla mnie bardzo ważne i w ogóle pisanie to jest niesamowite, bo ja już dawno powinnam napisać książkę i jakby to jest taki mój największy ból, że nie mogę się skupić, napisać coś dłuższego, ale wiem, że tak czuję, że to byłaby taka dobra książka, bo ja tak naprawdę lubię pisać. Właśnie te słowa, które się układają we mnie, są właśnie w ogóle pisanie było jedyną twórczą jakąś taką częścią oprócz teatru, która pozwalała mi terapeutycznie jakby absorbować różnego rodzaju trudności. Tak jak niektórzy mają śpiewanie, nie wiem, malowanie, to ja miałam zawsze słowa. To jako, że pisałaś w święta, a znam twoją teorię dotyczącą świąt, to o czym pisałaś? Jak się pytasz, to czytałeś ten wiersz? A nie czytałeś, nie. Wiesz co, napisałam wiersz, czytałabym ci, tylko mam w komputerze. Ale może być o czym. Wiesz co, napisałam wiersz o tym, że jestem jak, czekaj, zaraz, może mam tutaj, przeczytam ci. Napisałam dwa wiersze. Pierwszy napisałam o mojej mamie, bo święta są, jakby kojarzą mi się bardzo z moją mamą. O mam, mogę ci przeczytać, chcesz? Bardzo chętnie. Byłoby jakby było, gdyby tak, gdyby tak, gdybyś ciągle była. Nie odeszła, nie umarła, nie zasnęła, nie zniknęła może. Nic w tym strasznego, niech pan dramy nie czyni. Starzy odchodzą, w tren odziewając z życia okradać nie pragną. Wszystko jest znośne, naprawdę się nie martw, tylko ten przeciąg upiorny ciągnie niezmiennie wzdłuż kręgosłupa, przeszywa jak pocisk bolesny. W noce zimowe, gdy święta czuje, ból ten nawraca okropny, wspomnień blizn dotyka, wyświetla obrazy grzybowej karpia, bombce pękniętej, miłej ci zawsze kolędzie. Wśród nocnej ciszy we łzach tonę mamą, czule cię nawołując. To było dla mamy, a wcześniej napisałam taki wiersz, który też lubię, ale tego nie mam, o tym, że ja jestem jak żółw, tak, jak żółw, jak ślimak i że są tacy ludzie, że właściwie nie wiem, co będzie, ale że ja ten dom, że tak jakby
nie wiem, gdzie jest mój dom, że ten dom odszedł trochę właśnie z mamą też, jakby, że mam taki ostatni obrazek domu, kiedy mama stoi na wietrze takim w Sandomierzu, mieszkała wtedy jeszcze. I tak jest jej smutno, że odjeżdżam. Ja też mi jest smutno, ale nie mogę się na tym skupić, bo nie wyjadę. I że czuję, że ona jest moim domem, aczkolwiek jestem zła też na nią. I mam wiele różnych sprzecznych emocji, ale kiedy odeszła, to poczułam, jakby ten dom odszedł. Jakby cały czas próbuję ten dom odbudować, bo mam dzieci. To jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że one tak tego nie odbierają. Ale we mnie wewnętrznie dom kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, z powrotami. I tak jakby czasami czuję, że nie mam gdzie wracać. W sensie, że nie ma takiej osoby bezpiecznej dla mnie, która mnie kocha bezwarunkowo i czeka. Więc napisałam właśnie, że być może moim losem jest taka wędrówka trochę z tym jakby domem na karku i że też nie ma w tym nic złego, że jakby im jestem starsza, tym też bardziej akceptuję to, że być może pewne rzeczy robię inaczej, pewne rzeczy się nie spełnią, a jednocześnie czuję, że jakby przeżyłam kilka żyć i też jestem tak wdzięczna za to, że gdybym dziś miała odchodzić, sobie taką zabawę. Nie, ale naprawdę ostatnio taką zabawę grałam z moją córką. Grałyśmy w taką zabawę w słowa. Są takie teraz gry, wiesz, że tam sobie losujesz pytania. Ale te pytania nie wystarczały. One mi się wydawały głupie, więc zrobiłyśmy swoje pytania w takiej szkatułce. I też był mój partner, właśnie Rafał. I tam jedno z pytań, które ja zadałam, akurat było, co byś chciała usłyszeć przed śmiercią. I wtedy właśnie pomyślałam sobie, że jakby zaczęłam myśleć o tym. Zresztą grałam z moimi przyjaciółkami w to, one płakała, ja nie płakałam, bo ja jakby mam, jestem dość pogodzona z tym. Ale pomyślałam sobie, że też jakby ja się tego tak nie boję. Może jeszcze chwilę nie mogę, bo moje dzieci jeszcze potrzebują mnie bardzo. Ale że jakby to jest jedyne coś, co tak mnie przeraża, żebym nie chciała zostawić ich w smutku czy w jakiejś traumie. Ale tak naprawdę też nie chciałabym, oczywiście kocham życie, to nie jest jakaś tutaj, wiesz, spowiedź. Ale mówię o tym dlatego, że pomyślałam sobie, że z taką jakby akceptacją i wdzięcznością, że tak dużo dobrego dostałam w życiu i że i tak dużo przeżyłam w ogóle, też niespodziewanych totalnie rzeczy, a jednocześnie spełniłam to zadanie, wiesz, jakby mieć rodzinę, męża, dzieci, dobrego męża, dobre dzieci, dobry dom, że jakby ja już tylko mogę żyć dla siebie, ale też przeżyłam bardzo piękne rzeczy i też jakby nic takiego się nie wydarzy, żebym umierała w jakimś żalu, że czegoś, coś się nie spełniło. Może oprócz tego, że chciałabym w takim domku mieszkać na wakacjach na Bali, albo na Mauritiusie, albo na Zanzibarze, na których nie byłam. I mam takie właśnie zdjęcie, coś ci pokażę zresztą. Takie zdjęcie takiego domku, gdzie bym chciała strasznie w tym domku spędzić wakacje. I zawsze jak sobie otwieram komputer, to mam je właśnie gdzieś na wierzchu, ten domek taki zanurzony, gdzie pewnie większość osób już tam była, na takim domku zanurzonym. Ale wierzcie czy nie, jakby to takie wakacje właśnie w takim domku zanurzonym, żonem jest, są moim właśnie pragnieniem. Jak ci znajdę, to ci może dać. Takie marzenie chwilę przed śmiercią? Nie, że się śmieję, że nikt nie spełnił wszystkich swoich marzeń, bo z tym u mnie marzenia się pojawiają na bieżąco. Ja zawsze ciągle o czymś marzę, albo ciągle sobie wymyślam jakieś zadania, cele, pragnienia. Jestem dobra w wymyślaniu różnych rzeczy. I cały czas sobie stawiam, nie jakieś cele, ale tak sobie myślę, właśnie nawet na ten rok, jak sobie myślałam o tym, jakby jaki taki poważny zawodowy cel mam, a jestem jakby rozgrzebana, obecnie jestem w biznesach, które mnie absorbują, więc nie mogę sobie za dużo rzeczy wymyślać, ale sobie myślę, muszę coś sobie wymyśleć, co bym chciała w tym roku zrobić. Więc jakby cały czas zawsze sobie coś wymyślam. Wydaje mi się, że ty wymyślasz sobie też wiele osobowości, tym bardziej pasuje to do tego, że chciałaś być aktorką i sama powiedziałaś, że nadawałabyś się do tego, no i kochałaś się w Macieju Szturze. No to tak, powiedziałam tak. Skąd się to wszystko wzięło, to, że w taki sposób myślałaś o swoim życiu? Że chciałam być aktorką? Słuchaj, ja chodziłam do Czackiego, do liceum, które jest oparte w dużej mierze na festiwalu teatralnym. To jest, wiesz, fantastyczna przygoda i dobre bardzo liceum. Myślę, że miałam takie zdolności aktorskie, w sensie jak patrzę na mojego syna, który miał taki epizod, że chciał być aktorem, wybiłam mu to z głowy, ale swoją obojętnością na jego pomysł, bo nigdy nie jestem obojętna wobec pomysłów dzieci. Więc moje milczenie było naprawdę, powiem ci, wielką jakby dla niego odpowiedzią. Ale jak patrzyłam na niego i jak patrzę na niego, którym nikt mnie tak nie rozśmiesza jak mój syn właśnie. Mój ojciec mnie tak rozśmieszał, no to strasznie mnie rozśmieszał, mega śmieszny i był taki bardzo teatralny, wiesz.
mówi się to w psychiatrii histrioniczny, nie? Ale taki właśnie teatralny, taki wiesz, wszystko było takie, jak coś opowiadał, to było to śmieszne, robił minę. Mój syn jeszcze to bardziej robi. Ja to też zawsze czułam, że jakby mam w sobie taki dryg do tego, że potrafię opowiadać różne historie, albo potrafię wzbudzać uwagę. A potem, kiedy się pojawił ten teatr, to też, wiesz, na takich są festiwalach, oczywiście występowałam, wszystkich wierszyki mówiłam i zdobywałam nagrody, tak każdy tam, wiesz, kto idzie tą drogą. Natomiast rzeczywiście ten festiwal i takie moje totalne zaangażowanie, coś, co oczywiście było amatorskie, ale zdobywanie wszystkich możliwych nagród za reżyserię, za wszystkie jakby role, które odgrywałam i tak dalej, i tak dalej. A naprawdę tam żeśmy fajne rzeczy robili, poważne i wesołe, głównie poważne. I pisałam sztukę też, za którą dostałam nagrodę i potem jakby wystawialiśmy ją w takich amatorskich teatrach. I ten, jakby ja się miałam poczucie, że partnerem żurnalisty jest Engo Cars. Ta scena i ta adrenalina i te światła i to, że nie widzę innych ludzi de facto, jest łatwiejsze też dla mnie tak naprawdę niż tak, wiesz, taki warsztat, gdzie jest kilka osób i jakby ja mam kontakt. Chociaż się już przyzwyczaiłam, jakoś tam daję radę. Ale rzeczywiście to poczucie takie, no, ludzie, którzy są na scenie, to wiedzą najlepiej. I się tęskni za tym, nie? Takiego poczucia spełnienia, którego nigdzie indziej nie mogę znaleźć. Strasznie to lubiłam. I jakby śmieszne było, bo taka pani, właśnie dzisiaj sobie to przypomniałam, bo ktoś sobie, bo była taka dziewczyna w Dzień Dobry TVN, młoda, która śpiewa i która Mam Talent nie wygrała, ale tak pięknie śpiewała. Ma 16 lat i ktoś tam podszedł do niej i mówi, zrobię sobie z tobą zdjęcie, bo na pewno będziesz sławna. Oczywiście ona tu bardziej jakby miała powody mieli do tego, żeby myśleć o tym, że jest sławna, bo już coś tam zrobiła. Ale do mnie kiedyś podeszła pani właśnie taka jakaś mama jakiegoś dziecka i powiedziała, że ty to na pewno będziesz sławna, to ja sobie z tobą zrobię zdjęcie. I strasznie się z tego śmiałam i sobie tak właśnie przypominałam przez lata, myśląc sobie, czy ja już jestem sławna, czy ja nie jestem sławna, jako ten psycholog, który tam się przemazywał przez ekran. Czy to ja jestem sławna, czy nie jestem sławna? Ale skończąc teatr, bo to jest ważne bardzo dla mnie i śmieszne, bo myślałam o szkole teatralnej. Nie miałam wsparcia, bo w mamie, mamie to było wszystko jedno, ale tata mówił zawsze, co to za zawód. Ale też nie miało to z nami zaznaczenia, bo rodzice moi nigdy nie byli dla mnie jakimś tam ważnym głosem, bo też nie zajmowali się mną na tyle dużo, żebym uwzględniała to, co mówią. Zawsze robiłam, podejmowałam wszystkie decyzje sama, to jest upiorne, bo rzeczywiście nikogo nie pytam. Ale miałam chłopaka. Miałam chłopaka przez 4 lata, w którym jakby w drugiej klasie liceum się rozstaliśmy. To była moja pierwsza miłość. Jego rodzice byli aktorami. Jego tata, zresztą to był Tadeusz Pluciński, Jola Wołajko mama. I jakby widziałam Jolę Wołajko, którą uwielbiałam. Była cudowna. Ale ona pracowała, jeździła po szkołach, wiesz, jakby robiła taki teatr w szkołach i miałam wrażenie, że jest nie do końca spełniona jakby w tym, co robi, choć była cudowna. No tata był amantem takim trochę filmowym. I ten przykład tam był dla mnie takim przykładem niespełnienia, ponieważ ja bardzo lubiłam kontrolować swoje życie, bo musiałam je kontrolować dość szybko, to też sobie pomyślałam, że to jest bardzo niebezpieczne, że jakby albo osiągniesz gigantyczny sukces, dzisiaj by miałabym odwagę, żeby to zrobić, żeby zryzykować, albo de facto możesz jeździć po liceach i że też to jest taki zawód, który nie sprzyja starzeniu. I że ja bym chciała mieć taki zawód, który jest bardziej bezpieczny, że to jest dla mnie ryzykowne bardzo. I chyba z tego powodu właśnie, z tego przykładu, nie byłam w stanie uwierzyć, że mogę być najlepsza. No też myślałam o tym, że nie mam żadnego wsparcia, żadnych pleców, jakby to zrobić. Dzisiaj myślę, że to jest łatwiejsze, bo jest właśnie, wiesz, możesz robić różne rzeczy w internecie, możesz się pokazać od różnych stron. Nie musisz być tylko w szkole teatralnej czy w szkole filmowej, bo tych szkół też jest więcej, prywatnych, różnych. Natomiast rzeczywiście, jeśli miałam jakieś pragnienie, które było absolutnie oczywiste, to było takie pragnienie, żeby zostać aktorką, ale z drugiej strony większość dziewczynek miała takie pragnienie, ale ja naprawdę myślę, że byłabym szczęśliwa. Czasami jak oglądałam różne filmy w Polsce, to zastanawiałam się, czy ja bym była taka raczej komediowa, śmieszna. Nie widzę się w Nowym Teatrze, raczej w tej ekipie. Myślę, że bym mogła szybko wejść do takiego mainstreamu serialowego i gdzieś tam się uplasować. Zwłaszcza, że ja nie mam, nie mam czegoś takiego, że mi przeszkadza, żeby być komercyjnym, czy pamiętam kiedyś ktoś powiedział, że jak zrobiłam książkę z Kingą Rusin, że moja książka jest w Biedronce, nie? Ja sobie myślałam, to super,
W ogóle ekstra, że ja docieram do takich ludzi. 28 tysięcy tej książki się sprzedało. Tak, no, że to w ogóle, ale w ogóle to nawet nie myślałam o tym, tylko myślałam nawet nie o sprzedaży, tylko o tym, ale super, to w ogóle to do ludzi to dotrze. I że coś, i poza tym myślałam sobie, fajnie, jeśli to się sprzeda i ludzie o tym się dowiedzą, to ja będę mogła to wykorzystać jako narzędzie do robienia innych fajnych rzeczy, że dla mnie popularność czy komercja jest czymś takim, co pozwala mi robić inne rzeczy, które są moim zdaniem wartościowe. Mało tego, pozwala mi też jakby w takiej sferze pomagania, która jest dla mnie ważna. Nie to, że tym się wyrobię świętą, ale jest ważna dla mnie. Też mogę jakby bardziej efektywnie pomagać psom czy ludziom. Ale to psom dzisiaj, powiedziałam na pierwszym miejscu. Jak twoja mama. Dzisiaj byś zaryzykowała może też dlatego, że znasz swoją wartość. O tak. Znaczy wiesz co? Znaczy wiesz, no nie mogę powiedzieć, że byłabym, miałam taką kiedyś kolację z Jurkiem Bugajewiczem i powiedziałam, i właściwie to był monodram, on był zafascynowany, bo siedzieliśmy razem, a ja tam wygłaszałam w ogóle, i on powiedział, ty co, powinnaś być aktorką? Ale powiedział, ale dobrze, że nie zostałaś, bo mogłaś, możesz zrobić coś więcej. Ale z drugiej strony powiedziałam mu, że jest takim moim marzeniem, że chciałabym zagrać jakiś mały epizod, albo nawet w teatrze chyba bardziej bym chciała zagrać. I mało tego, ja wiesz, że to zrobię, bo ja sobie tą sztukę rozpiszę. Ja już wiem, co bym chciała napisać. I ja sobie nawet napiszę tę rolę. A dzisiaj tak jest fajnie, że jest tyle, wiesz, i Imka, i Garnizon Sztuki znam, i Glażynę Wolszczak, i Karolaka Tomka. I powiedziałam mu nawet, że chciałabym napisać taką sztukę, nie powiem jaką, bo żeby ktoś miał akurat tutaj, wiesz, jakby tematu. Ale gdybym na tym przysiadła, myślę, że to byłoby fajne. Zresztą ostatnio zaczepiłam jedną aktorkę w toalecie. Nazywa się Gabriela. Zgadnij mu nazwisko. Nie mam pojęcia. Nazywa się Gabriela. Ale ją bardzo cenię i szanuję, bo napisała już jeden film, scenariusz i też jest bardzo dobrą aktorką. I też to znaczy, że to należy do twojego grona. Nie wiem, czy należy, no ja nie jestem dobrą aktorką. Ona jest naprawdę dobrą aktorką. I powiedziałam jej w toalecie szybko, stojąc, mówię do niej, słuchaj, mam taki pomysł, żeby napisać. Ona mówi, a to bardzo fajne. Ja mówię, słuchaj, musisz przeczytać taką książkę. I jak przeczytasz tą książkę, to będziesz wiedziała, o jaką narrację mi chodzi. I myślę, że ona się podpaliła. I najśmieszniejsze było to, że w momencie, w którym przyszła książka dla niej, bo już zamówiłam dla niej książkę, mówię, ona sobie nie zamówi. To ona miała SMS-a, hej, doszła do mnie książka, zaczynam czytać, jadę na urlop. W tym samym momencie do niej zadzwoniłam, mówię, czy ty wiesz, że w momencie, w którym napisałaś mi SMS-a, ja dostałam informację, że książka do mnie jakby dotarła dla ciebie. Ja mam dla ciebie książkę, a ty ją też do ciebie dotarła. Więc myślami się zjednoczyłyśmy, ale jakby myślę o tym i jakby wysyłam taki sygnał do świata, że i tak sobie pomyślałam, kurczę, ale to super, że ja dzisiaj jestem na takim etapie, a nie byłabym nigdy, znaczy nie byłam wiele lat na takim etapie, że mogę uwierzyć, że mogę sobie spełnić takie marzenie, wiesz, taką fanaberię nawet, że mogę to zrealizować i że to jest możliwe w ogóle, że ja sobie coś takiego fajnego mogę zrobić. Nie oczywiście, wiesz, obsadzałem się w głównej roli, nie? Tylko, że jakby, wiesz, nawet poczuć jeszcze raz te uczucia, te emocje. No bo twoja droga też raczej pokazuje, że niemożliwe nie istnieje. Która droga? Ta, którą przebywasz cały czas. Dlaczego tak uważasz? No bo patrzę na ten okres dorastania, na te wszystkie wątpliwości, które miałaś dookoła siebie, to jak budowałaś swoją karierę krok po kroku i wydaje mi się, że jeżeli miałbym cię nazwać jednym słowem, to nazwałbym cię determinacją. Ja właśnie się nie zgadzam z tobą. Myślę, że wiesz, może dlatego, że wierzę w to, że różne trudne rzeczy, które przeżywamy w życiu, mogą być też naszym zasobem. No jasne, że tak. No tylko dlaczego to nie stworzyło w tobie determinacji? Bo ja uważam, że to mogło stworzyć w tobie determinację. Nie, to ciekawe, co mówisz. Przyjmuję to. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że to jest komplement. Chociaż może tak być, że determinacja, bo dzisiaj się widziałam z takim moim kolegą ze studiów i tam rozmawialiśmy. I on mówi, a dlaczego ty odeszłaś z uczelni? Byłaś jednym z najlepszych wykładowców na SWPS-ie. I ja mówię do niego, wiesz co, powiem ci dlaczego. On jest już profesorem, a jest moim kolegą. I ja mówię, wiesz co, dlatego, że jak siedziałam na tych zebraniach w naszym zakładzie psychologii klinicznej dziecka, to widziałam, że tak, będę najlepszym wykładowcą, ale nie będę najlepszym badaczem, co oznacza, że pewnie profesorem nie będę, ale będę doktorem, a ja chciałam być najlepsza. I że zawsze odchodziłam z takich miejsc, w których czułam, że nie będę się wyróżniać, jakby, że nie będę w tym mainstreamie takim, nie chodzi tylko najlepsza, bo mój tata zawsze mówił... Wiem, że jesteś wicemistrzem. Właśnie, to, a w ogóle teraz do mnie dotarło, że to nie jest dobre.
Ale zawsze mówił, nie, 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 jesteś wicemistrzem robienia jajecznicy, bo zawsze dziecko może być ktoś lepszy. No, jakby długo, długo, wiele lat się kierowałam tym, natomiast nie wiem, czy to jest determinacja, bo ja bym to jeszcze raczej nazwała, wiesz, to jest jakiś rodzaj odwagi. Odwagi, ja chyba bardziej to kojarzę z odwagą, z taką brawurą nawet, bezmyślną czasem. Że jak sobie patrzę wstecz, to ja nie wiem, czy jak ja bym dowiedziała, co ja tam później przejdę, to ja nie wiem, czy ja taką decyzję podjęła. Ale myślę, że jakiś rodzaj odwagi takiej, ale też potrzeby zmienności i ciekawości świata i odwagi wychodzenia z tych stref komfortu i zmieniania różnych rzeczy i poszukiwań, ale też takiej potrzeby właśnie różnorodności chyba w życiu. Myślę, że to powodowało, że ja szłam jakąś taką ścieżką. Oczywiście, ten show biznes jest takim trochę teatrem, nie? No właśnie chciałem to powiedzieć. Czy to nie jest tak, że trochę grałaś też równocześnie tą odwagę? Nie, odwagi nie. Bo właśnie zastanawiałem się, na ile musiałaś ją sobie wytworzyć. No nie możesz zagrać odwagi, bo wiesz, jakby albo się podejmujesz decyzję, wyprowadzasz się z domu, tak? Albo odchodzisz, podejmujesz decyzję i coś się dzieje i masz konsekwencje. No właśnie, wiem, tylko zastanawiam się na to, na ile potem się czułaś komfortowo z tą decyzją, albo nie, na ile nie czułaś strachu później. Ale słuchaj, w momencie, ja zawsze mówię na wszystkich szkoleniach, w momencie podejmowania tej decyzji, ja nadal czułam strach, bo uważam, że jakby takie najważniejsze decyzje się podejmuje w strachu, pomimo strachu, ale nie w takim strachu zbyt dużym. To jest, ja zawsze mówię, to jest tak, 70% potem, ale 30% strachu i skok na bungee, nie? Bo ludzie często mówią, a będę miał taki moment, że będę w ogóle, wiesz, nie będę się bała, już będę miała wszystko, po prostu ja będę wiedziała, że to jest moment, ten moment. Ale takie momenty czasem nie nadchodzą. Właśnie, wiesz, w ważnych sprawach często się boimy, bo ważne sprawy wiążą się z tym, że coś tracimy. I boimy się to utracić, boimy się też, że popełniamy błąd. A jeśli tak jak ja masz dużą potrzebę poczucia bezpieczeństwa i kontroli, to szczególnie się boisz, to bardzo się boisz. Ja w ogóle się jestem lękowa z natury. Nie, wiem, że nie widać, ale mam bardzo duży komponent, tak? Mam bardzo duży komponent lęku. No też jakby biorę też leki na to od paru lat, bo miałam takie ataki paniki wręcz w trudnych momentach, właśnie w takich momentach, w których nawet czasami takich durnych, nie? Ale jakby jak coś do mnie docierało takiego, co, nie wiem, było triggerem jakimś, to miałam taki rodzaj zawieszenia w ogóle, że czułam, że nie mogę oddychać i że jakby zrozumiałam, że zaczynam podejmować decyzje po to, żeby ten lęk zredukować, czyli one nie są dobre dla mnie, tylko po to, żeby wycofuję się z różnych rzeczy, po to, żeby się mniej bać, a to nie o to chodzi. Więc w tej mojej zadaniowości, to i nie wiem, czy to determinacja, ale w jakiejś zadaniowości rzeczywiście chyba ważne dla mnie zawsze, to jest fajne, że ja podchodzę zadaniowo też do takich różnych mentalnych sytuacji i kryzysów, że jakby wiem, że jest wiele rzeczy, które mogą nam pomóc i mam nieskończoną ilość pomysłów na to, co można zrobić. Rzadko jest tak, że wchodzę w bezradność, nienawidzę takiej bezradności. I że nic nie można zrobić. O to, mnie, to jest dla mnie trudne, że nic nie można zrobić. Albo na przykład jak widzę, że ktoś nie chce podjąć jakiejś decyzji i to też jest było zawsze dla mnie mega trudne, że dlaczego jak masz już wszystko, ja dlaczego nie chcesz tego zrobić? A potem zrozumiałam, że przy różnych sytuacjach, że czasem inni ludzie mają prawo podejmować swoje decyzje i nie mam na to wpływu. Ale jak mówisz właśnie, jest, odpowiadam ci na pytanie, czy ja byłam zdeterminowana. Wiesz co? Czasem byłam zdeterminowana chyba, ale chyba nie miałam takiego jakby poczucia, że ja jestem zdeterminowana. Wiele rzeczy, które jakby przyniosły mi jakby, nie wiem, sukces, czy jakby popchnęły do przodu mnie, to były takie sytuacje, w których byłam w jakimś kryzysie i coś jakby się wydarzało, dlatego że chciałam sobie udowodnić, że ja ten kryzys przejdę, że jestem silna albo komuś, jakby po związkach, że ja dam radę, że jestem atrakcyjna, że się nie załamie i to było dla mnie taką siłą napędową, ale jakbyś mi powiedział, kiedyś wymyślił karierę, czy ja sobie to wymyślałam, stary, nigdy w życiu nie powiedziałabym, no że nie, będę w Dzień Dobry TVN, no to w ogóle ale jakbyś mnie wziął... Ale zawsze to format dla ciebie, więc... Tak, ale tam... no w ogóle ja byłam tak daleko, wiesz, od tego, że wymyśliłam sobie coś zupełnie innego, że dla mnie fajne byłoby, żebym miała program taki mały, fajny, swój, ekspercki i to było dla mnie spełnienie marzeń, wiesz, a tu, żeby być, żeby w ogóle tak przejść totalnie na tą stronę, to ja w życiu bym sobie tego nie wymyśliła. Ale marzyłaś o sukcesie? Tak, marzyłam, no właśnie. No właśnie. Nie, marzyłam o tym, żeby, wiesz, no pewnie dlatego, że już miałam takie doświadczenie, że się wyróżniam w różnych rzeczach, prawda? Że nie wiem, dostaję jakieś nagrody, albo w szkole jestem przewodniczącą przez 3 lata, że jakby poczułam taki rodzaj, że jak coś robię takiego, wiesz, co mi intuicja podpowiada,
to zaczynam się wyróżniać, jestem w tym dobra i sprawia mi to przyjemność. Mam uwagę ludzi, no bo też jakby zawsze bardzo, można powiedzieć, że jestem narcystyczna, ale znaczy, wiesz, nie chcę się wybielać, bo pewnie jestem, większość ludzi w showbiznesie jest narcystyczna, ale myślę, że mam to jakoś tam pod kontrolą rozpracowane, ale myślę, że przede wszystkim zawsze byłam uzależniona od aprobaty innych, bo ta aprobata była kluczowa dla mojego rozwoju, bo jakby w domu tam nie miałam za dużo uwagi. Więc jakby jak poczułam, że są inni ludzie i że to jest przyjemne być docenianym czy lubianym, no to stało się to takim moim trochę małym więzieniem. Też z razem o tym mówiłam. No potem zrozumiałam, że to jakby, wiesz, no to oczywiście zawsze mówię o tym, że te trudne rzeczy właśnie mogą być dobre. Czyli na przykład to, że potrzebowałam tak bardzo rozpaczliwie aprobaty, co było jakby bardzo nieuwalniające, tylko wiążące mnie z innymi ludźmi i jakby taką trochę, no właśnie taką klatką, w której siedziałam. Takim trochę byłam pajacykiem, który, wiesz, musiał każdego zadowolić. To z drugiej strony nauczyłam się, bardzo byłam taka uspołeczniona i nauczyłam się bardzo innych ludzi. Jakby miałam bardzo dużą empatię i też takie czytanie innych ludzi. I nawet jeśli to było niedobre dla mnie, to te umiejętności zostały. Ja po prostu musiałam zdjąć z tego potrzebę taką rozpaczliwą, co oczywiście w terapii przez wiele lat... Znaczy, terapia tak działa, że to na pewno zdejmuje taką potrzebę. No to taki recykling emocji. Wyciągasz z jednych to, co jest wartościowe w innej sferze tego wszystkiego. To nawet jak teraz mówisz o tym, że po prostu tutaj dostawałaś atencję, a z drugiej strony poznawałaś tak naprawdę ludzi i poznawałaś ich pewnie w różnych i sytuacjach. Też rozwijałam swoje kompetencje, wiesz, takie społeczne, prawda, które nawet mój były mąż zawsze mówił, ty to masz taką umiejętność, że i z profesorem pogadasz, nawet jak nie wiesz, to sobie zawsze pogadasz, i z tym panem, który tam siedzi, stróżuje. I rzeczywiście... Myślę, że jakby, znaczy za wielu rzeczy wynika, bo ja się nie czuję, jakby ja czuję równość z ludźmi i w ogóle jestem ciekawa ludzi. Ja sobie lubię z każdym pogadać. Czasem nawet taka osoba prostsza powie mi taką rzecz, że w ogóle ja bym, wow, Jezu, po prostu to jest olśniewające. Ale w ogóle jakby nie mam takiego, ja w ogóle nie mam potrzeby takiej jakby bycia lepszą, tak, ale nie, jakby władzy takiej, wiesz, wykorzystywania tego w kontaktach z innymi. Dlatego, że ja wręcz wstydzę być szefem, wiesz? Jakby jak ktoś do mnie przychodzi, czy miałby raportować, czy w wielu sytuacjach musiałam być szefem, jak ja to mówię, dlatego, żeby nie mieć szefów nad sobą. Jak byłam młodsza, nienawidziłam mieć szefów i byłam okropnie niesubordynowana. To jakby nigdy nie potrafiłam w ogóle tego tak wykorzystać. To było dla mnie wstydliwe, że ktoś do mnie raportuje, czy... Nie jestem dobrym szefem, żeby było jasne. Bo myślę, że właśnie nie potrafię tego przyjąć w ten sposób i zbudować taki rodzaj też szacunku związanego z rolą, którą masz. No to w ogóle też nikt do mnie nie mówi pani Gosiu, nawet, nie wiem, nigdy do mnie nie mówi ciociu, czy tam nawet ciociu, nawet dzieci już dawno do mnie mówiły wszystkie znajomi moich dzieci, Gosiu. No bo ja nie mam w ogóle takiej potrzeby, ale też w przypadku dzieci też nie umiem stawiać do końca granic. Zawsze te dzieci były dla mnie moje równe, że były moimi kumplami. Więc myślę, że ja nie mam takiej, no, że rzeczywiście jak ludzi spotykam, to tak się czuję z nimi, wiesz, równa i czasem jak oni tak też się zachwycają, to oczywiście to jest bardzo przyjemne i miłe i wiesz, że ktoś cię mówi do ciebie, jakby cię znał całe życie, nie? I to jest ekstra. Ale z drugiej strony, jak tak, wiesz, zaczynają się zachwycać, to ja się z tym zawstydzona, bo jakby to jest super, ale też nie czuję się jakoś tam super lepsza, bo to my jakąś tam bajkę opowiadamy też trochę o sobie, zwłaszcza w takim morning show. Dzisiaj może trochę mniej, ale kiedyś to już w ogóle, wiesz, wymalowane, zrobione, wszystkie i goście zrobieni, wymalowani i wszyscy tacy świezi o 8 rano i opowiadamy o tym idealnym życiu i ciągle było o tym idealnym życiu. Teraz troszkę się zmieniło, widzę, że jest taki trend. Myślę, że ja to obserwuję od dłuższego czasu, myślę, że związane z influencerami jednak i z jakby całym rozwojem blogosfery, a potem, wiesz, jakby wszystkich social mediów, że jakby był taki trend takiego negowania tych ekspertów, takiego, wiesz, pokazywania prawdziwego życia, chujowa pani domu, się tam pojawiły tak, różne takie rzeczy, bo ludzie mieli dość. No ale też ostatnie badania, które, znaczy ostatnie, to było parę lat temu, kiedy już jakby PiS doszedł do władzy i już zaczął tutaj, jakby to było 500+, co też jest okej, ale jakby dla takich kobiet, szczególnie, bo ja się kobietami zajmuję, dla kobiet to był jakiś rodzaj docenienia i jakby dania im pilota do ręki też i większego takiej jakby uważności na ich potrzeby, że wszystkie badania pokazały, że wreszcie wyszło jakby to, że one mówią, robiliśmy taką właśnie segmentację w Onecie, jak pracowałam, jak byłam naczelną. Okazało się, że większość tych kobiet mówi, przestańcie mi mówić, jak mam żyć.
Przestańcie mi kazać przyjechać do Warszawy na tę waszą kanapę. Przyjdźcie do mnie i zobaczcie, jak ja żyję. Nie chcę brać udziału w waszym konkursie. Mój konkurs to jest kieszenie ogórków i to jest okej. Nie, jakby tu się bardzo zaczęło zmieniać, że jakby w tych też mniejszych miastach pojawiła się jakby też taki trochę bunt wobec tych ekspertów, tych wszystkich właśnie, wiesz, idealnych ludków, nie, których pokazujemy. To się bardzo mocno zmieniło i też wydaje mi się, że pojawiła się po prostu odwaga mówienia o tym, że tak nie wygląda prawdziwe życie i tą odwagę też przełamali ludzie popularni, pokazali po prostu swoje słabe strony, które tak naprawdę zbudowały ich siłę. Jest ale wiesz, coś. Tylko poszło to już później w taką stronę, że, że jakby, wiesz, no, popularnym mógł być każdy, kto, wiesz, zrobił coś takiego debilnego. Ale też, zawsze tak było. Pomyśl sobie, że ja dorastałem w czasie baru i pierwszego Big Brothera, no jeżeli ktoś zdjął gacie i miał wystarczająco długiego kutasa, no to też mógł być popularny. Pamiętaj, że ja jestem fanką Big Brothera i byłam w drugiej. No, ale tak, ale pamiętam jak najbardziej, tylko po prostu mówię, że każdy mógł wtedy też być popularnym, tylko wtedy jeszcze nie było potrzebnych. Ale nie aż tak. No zobacz, no wiesz, Big Brothera oglądaliśmy, a teraz nie oglądaliśmy. To jest zupełnie, wiesz, no dzisiaj jakby dlatego Big Brothera nie oglądaliśmy, dlatego, że podglądamy życie bardzo wielu ludzi. Mało tego, podglądamy podglądającymi tak, nawet, ale mi tak? Chodzi o to, że dzisiaj, że wtedy też mógł stać się każdy popularny. Dzisiaj już nie mówię o tym, ale jak? Bo dziś, no wtedy właśnie będąc w Big Brotherze. Ale Big Brotherze, no zobacz, a dzisiaj chłopak może na YouTubie zostać, wiesz, jakby włączyć sobie kamerkę i robić kotlety i przeklinać i ma cały fan klub dzieciaków. Takich ludzi nie ma. Ja jest mnóstwo. No to podaj mi jedną osobę, która robi kotlety i włączyła kamerkę, jest popularna. I ja rozmawiam z tymi ludźmi. Ja dzisiaj patrzę na to też zupełnie inaczej. Miałem podejście dokładnie takie jak ty. To są ludzie, którzy potrafią montować filmy, szukają trendów, które są popularne za granicami, adoptują je do tego, co jest w Polsce. Wiadomo, że jest pewnego rodzaju pato streaming, streamerzy i tak dalej, ale to są na przykład ludzie, którzy potrafią grać w gry, osiągają w nich duże sukcesy. I jak patrzę na to teraz, kiedy już robię z nimi rozmowy, bo wcześniej, kiedy byłem zupełnie z zewnątrz z tego środowiska, traktowałem to tak jak ty. I myślałem sobie, kurde, każdy idiota może stać się popularnym. To są ludzie, którzy mają dużo większe umiejętności niż ci ludzie, którzy byli 20-30 lat temu. No dobrze, zauważ, no dzisiaj, jeżeli nawet ktoś by miał, wiesz, coś do powiedzenia, albo pokazanie czegoś fajnego, albo kawałek swojego życia, albo jakiś rodzaj autentyczności, tak, bo to YouTube, który weryfikuje najbardziej, no to wszyscy by poszli do Big Brothera, no nie ma tyle miejsc Big Brothera. No dzisiaj jasne, każdy może sobie kamerkę włączyć i to jest super, też no, z drugiej strony to jest super. Włączeniem kamerki nie zainteresujesz właśnie, o to też chodzi, że jednak musisz mieć jakieś takie coś w sobie, dlaczego ludzie jednak będą ciebie oglądali. No, masz większą możliwość bycia odkrytym dzisiaj, nie? Nawet zakładając, że jest ileś ludzi, którzy to mają, a w Big Brotherze było 10 miejsc i było kilka edycji. I myślę, że oczywiście to otworzyło w ogóle świat. Media zmieniło... społecznościowe też po prostu to zmieniły, bo nagle to jest takie miejsce, w którym masz wizytówkę, okej, bo ci ludzie, gdyby żyli w takich czasach jak media społecznościowe, powiedzmy, i masz Big Brothera, powiedzmy, masz teraz te Love Island, Hotele Paradise i to są programy tego samego mniej więcej kalibru. I ci pierwsi ludzie z pierwszych edycji generowali bardzo duże zainteresowanie. Mieli po 300-400 tysięcy obserwujących. Jasne. Tylko, że no, tutaj formuła się wyczerpała. Ile osób oglądało Big Brothera, ile teraz? No nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, ale myślę, 18 że... 18 milionów. No właśnie, a teraz? A dzisiaj milion? O, to i tak więcej niż myślałem. Pierwsze programy tam 2 miliony, ale 18 milionów? No. Dzisiaj nie ma takich programów, wiesz? No proste, że tak. To jest też wypadkowo tego, że... Emanuela, świętej pamięci Janusza, no wszystkich tych, wiesz, właśnie tak jak mówisz, tych pierwszych edycji, prawda? No i dlatego ich pamiętamy, bo faktycznie to się w rzeczywistości oglądało, ale nie mieli takiego po prostu punktu wyjścia, którym może być Instagram i gdzieś tam po prostu możesz z nimi korespondować. Jeżeli nie pojawiali się powiedzmy w telewizjach śniadaniowych, bo wtedy już chyba istniały? Szczerze mówiąc, zaczynały się pojawiać. Tak, tak. No to jeżeli ich nie było po prostu w telewizji i wtedy też zobacz, miła i zupełnie inna kultura udzielania wywiadów. Wtedy faktycznie ludzie chodzili na wywiady, bo chcieli pojawiać się w mediach. Dzisiaj mają swoje media i jest kultura ciszy. Ci, którzy są najwyżej w rzeczywistości, nie mają ochoty udzielać wywiadów, bo oni mogą korespondować ze swoimi fanami przez Instagram. Dlatego ta branża po prostu się zmieniła. Jasne. Są inne warunki gry, ale jestem ostatnim, który by powiedział, że dzisiaj jest dużo łatwiej być popularnym. Uważam, że dzisiaj jest strasznie ciężko być popularnym, bo konkurencja jest tak duża. Od tej strony tak, zgadzam się. Konkurencja jest tak duża i trzeba mieć dużo więcej umiejętności. Jeśli mieszkasz w małej miejscowości i jesteś uzdolniony, to masz dużo większą szansę pokazać to, co masz, zarówno w różnych programach, ale też
Po prostu zrobić, a nawet zobacz piosenkę. No, kiedyś trzeba było nagrać płytę, dzisiaj możesz puścić, wiesz, nagrać sobie jedną piosenkę teledysk i puszczasz do internetu i możesz mieć super ileś wyświetleń, możesz zaistnieć. Mhm. A być, nie wiem, nagrać to nawet jakoś amatorsko, wiesz, i tak dalej. A kiedyś to, wiesz, no było dużo... Ale zgadzam się z tobą, że konkurencja jest dużo większa i to też mówimy o młodzieży dzisiaj, mm-hmm. prawda? W ogóle tak naprawdę robimy takie studium młodzieży. Z jednej strony mają coś takiego, o, chcę być X-Factor, nie? Chcę mieć mm-hmm. ten złoty przycisk. A z drugiej strony są, wiesz, mają niskie poczucie wartości, bo widzą, wiesz, świat w ogóle wymyślony i mają dużą konkurencję, żeby jakby rzeczywiście zaistnieć. No, no i to z drugiej strony jaki bagaż noszą, no bo z punktu zero do punktu powiedzmy 100, do takiego szczytu, jest, czasami to jest miesiąc. Mhm. I to może cię zniszczyć na całe twoje życie, bo jeżeli ty nie jesteś na tyle wyedukowany, że nie zrozumiesz tego, że ten punkt 100 nie będzie istniał cały czas i każdy, nawet najwięksi z tego punktu 100 schodzą i w zależności jak mocno wciśniesz hamulec. I sobie nie radzą dorośli. Dokładnie. Więc jak ma sobie z tym nie radzić dziecko? Dlatego uważam, że to jest dużo bardziej skomplikowane, dużo bardziej złożone i ci ludzie siłą rzeczy mają też ciężej, bo też musimy myśleć o tym, jaka dzisiaj panuje poprawność polityczna. Pomyśl sama o sobie. Mhm. Jesteś dorosłą kobietą i zapytaj się sama siebie, czy możesz naprawdę wszystko w mediach powiedzieć tak, jak myślisz. Nie, nie mogę. Znaczy, wiesz co, znaczy mogę powiedzieć, wydaje mi się, że czasami mówię więcej rzeczy, w sensie takim, że nie ukrywam jakby swoich przekonań, nie wiem, wsparcia dla LGBT i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Mam daleko posunięte nawet wręcz poglądy, że uważam, że nas mnie część nienawidzi, że osoby homoseksualne powinny mieć prawo adoptowania dzieci i jestem w stanie to obronić. Natomiast jakby no jest wiele rzeczy, których nie mogę powiedzieć, albo nie mogę swobodnie udzielać wywiadu, nie myśląc o tym, że każde moje zdanie, nawet może nie u ciebie, bo mm-hmm. to jakoś to jest fajnie, ale jakby każde moje zdanie może być wyrwane z kontekstu i może być przeciwko mnie de facto. I może być zbudowana historia z obrzydliwym zdjęciem, wiesz, wygiętym mm-hmm. i mogę być bohaterką dnia. Masz rację, tak, absolutnie, mieć cenzurę, tak, nawet jak czasem myślałam, że chciałabym taki program na kozetce, powiesz, położyć mm-hmm. gwiazdy, który byłby dla mnie absolutnie tożsamy ze mną, to kogo ja, kto by się, wiesz, jakby ja bym namówiła ludzi, bo mam wielu, jakby mam taką zdolność, że mi wierzą, że nie zrobię nic przeciwko nim, ale nie mogę im obiecać tego, że nawet jeśli będą ze mną szczerzy, to ktoś tego nie zrobi jakby przeciwko nim, nie? Mhm. No to jest największy problem mojego podcastu, że zazwyczaj po prostu ludzie wiedzą, że ktoś może, że tutaj może być fajnie, ale kiedy wyjdziemy z tego studia na zewnątrz i pojawi się ten podcast, może być strzelaniem. Szczególnie jak o życie prywatne, prawda? Jakby, czy jakieś takie właśnie prywatne poglądy. Albo myśli, po prostu. Albo myśli, tak. Albo przekonania bardziej, bo myślę, że teraz wszyscy chcą się dzielić swoimi refleksjami, są psychologami, amatorami. Tak, to na pewno w jakiejś perspektywie. Jest coś, czego w życiu nie powinnaś usłyszeć? Tak, jest wiele takich rzeczy, których nie powinnam usłyszeć. I co to za rzeczy? Wiesz co, no mam takie prywatne rzeczy, które mhm. w złości powiedziały ważne dla mnie osoby na pewno. Myślę, że moja mama niechcący, znaczy nieintencjonalnie mówiła mi różne rzeczy, które jakby takie przekonania, które kompletnie, znaczy mogły mi bardziej zaszkodzić niż zaszkodziły, mhm. czyli na przykład mówię, ufać to znaczy kontrolować, kocha się tylko dzieci, mężczyźni są beznadziejni i tak dalej. Z tymi mężczyznami to jakby też miał trochę racji. Nie, ja uważam, że mężczyźni są super. Jestem bliżej kobiet, bo kobiety się czuję z nimi bezpiecznie, ale uważam, jestem absolutnie za tym, żeby o tych mężczyzn zadbać, bo się martwię o nich, co z nimi będzie za chwilę. Mhm. Zwłaszcza, że mam syna, którego kocham nad życie, 19-letniego. Natomiast rzeczywiście mama, myślę, że to taką mi największą zrobiło rzecz, ale to też jakby robiłam taki genogram, który mhm. się robi w terapii systemowej, czyli pokazujesz swoją rodzinę, takie drzewo genealogiczne budujesz rodziny, ale pod kątem relacji w rodzinach, czyli relacji małżeńskich między dziadkami, czy tam partnerskich, mhm. kiedyś to pewnie małżeńskie, jakby relacji, zawodów, tożsamości rodziny, przekonań, które były, po to, żeby zobaczyć, czy jest jakaś powtarzalność, czy jest jakaś toksyczność, czy są jakieś mity, które są dysfunkcjonalne, które mhm. jakby często, wiesz, no jakby skąd wiemy, jaką mamy być kobietą, skąd wiemy, jak mamy wychowywać dzieci, często się zderzamy z własną przeszłością, prawda? Czy z przekonaniami swoich rodziców, a ci rodzice mają dzieci, no i tak dalej, to długo mogę mówić. W każdym razie, będąc w szkole terapeutycznej, ucząc się jakby terapii po studiach przez 4 lata,
chyba taka największa postać, profesor Namysłowska, robiła nam właśnie, mieliśmy zajęcie z genogramu, każdy miał przedstawić swój genogram. Zresztą to było cudne, bo ja zadzwoniłam do babci, długo z nią rozmawiałam i z rodzicami, a babcia mi pierwsze w życiu powiedziała, że mnie kocha, wtedy i ostatni. Bo tak długo z nią rozmawiałam chyba, może dlatego, że tyle czasu poświęciłam. No, czego żałuję, że nie poświęcałam więcej czasu. Natomiast pamiętam, że jakby, już nie będę tutaj jakby opowiadać o całym tym genogramie, ale to, co rzeczywiście profesor Namysłowska powiedziała wtedy, to powiedziała, no, to w pani rodzinie kastruje się mężczyzn. Ja mówię, no, bo wszyscy wypadali mężczyźni. Mhm. Ale wiem, skąd to pochodzi. To jest fascynujące w ogóle. Wiesz, skąd to pochodzi? Z tego, że mój pradziadek był dyrektorem więzienia. I pradziadek miał romans w tym więzieniu. I jednocześnie zapłodnił, znaczy miał dziecko z moją prababcią, z czego wyszła moja babcia, a jednocześnie tamta też była w ciąży. I on ją sprowadził do domu i ona mieszkała z moją prababcią. I moja prababcia go tak znienawidziła, że jakby od tej prababci zaczęła iść taka historia właśnie takiej, moim zdaniem, ukrytej złości dużej, która powodowała, że moja babcia też, mój dziadek był super, ale to też był trochę właśnie babcia zawsze taka chłodna, taka ten, moja mama też i tak dalej. No, w każdym razie rzeczywiście, jeśli ta historia się zaczęła, to mogła się zacząć tutaj. No i właśnie powiedziała, że kastruje mężczyzn. Ja powiedziałam, no i co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? A ja już była rozwiedziona. Ona mówi, sama świadomość, że to wiesz, może spowodować, że tak nie będzie, że jakby w twoich rękach jest to, że możesz to zmienić. Ale rzeczywiście moja mama mi takie mówiła rzeczy, że właśnie mężczyźni beznadziejni, kocha to się dzieci, kocha to się tylko dzieci, tutaj nie trzeba kochać w ogóle. I to długo bardzo mi towarzyszyło, takie przekonanie. No wiesz, dużo rzeczy czytałam też o sobie w internecie. Generalnie staram się tego nie robić, czasami coś sprawdzam, czy coś się zmieniło. Bolą mnie chyba tylko takie najbardziej, teraz już mnie niewiele rzeczy boli, bo kiedyś, zawsze o tym mówię, najbardziej idiotyczną rzecz, jaką przeczytałam, to jak byłam takim właśnie noworyszem w tym internecie i byłam z Bartkiem Węglarczykiem. A, to jest świetne. Pamiętasz, to jest świetne w ogóle, bo to był taki absurd, rozumiem, że wtedy zrozumiałam, no, że właśnie mieliśmy takie zdjęcia w Sopocie i wiesz, to strasznie się zestresowałam wtedy, uciekałam po jakichś, w ogóle on, pamiętam, on bardzo mądrze mówił, Bartek jest bardzo mądry, zawsze mówił, nie pozwól tylko, żeby ci ludzie jakby spowodowali, że nie możesz żyć normalnie. Trzeba się w tym odnaleźć w jakiś taki sposób, żeby oni nam tego życia nie rujnowali, tak? Znaczy, żeby wiesz, żeby się jakby nie dać przez nich zdominować. Ale jednocześnie, wiesz, ani ja, ani on nie byliśmy takimi osobami, które chciały zdjęcia i w ogóle. Buch. Więc ja tam latałam po tych knajpach, żeby tak jakoś, pamiętam, bokiem, nie wiedziałam, że ten stoi na Monciaku, ten tutaj stoi tu. Ten mówi do mnie, proponuje nam sesję nad morzem. Jaki absurd. No i ja w tych, pamiętam, jakichś chodakach, w jakichś, nie wiem, leginsach, ale nie wydawało mi się, że tak źle wyglądam. No i zrobili nam jakieś, jednak mimo wszystko nam zrobili zdjęcie i właśnie był wpis ten, o którym mówisz, który czasem cytuję się, powtarzam, to jest, on wygląda jak kierowca tira, a ona jak zaniedbana kurwa tirówka. Ja sam się, dlaczego zaniedbana, nie? Zawsze zaniedbana, nie? Co to za... Rozumiesz w ogóle, to, że kurwa to jeszcze okej, bo moja mama kleła i zawsze tak śmiesznie kleła i ja też klnę, nie będę tutaj kląć, ale ja w ogóle generalnie dużo klnę i wiesz, jakoś to jest w moim języku, tego nie widać, ale ja, wiesz, bardzo często, moja mama to w ogóle tak śmiesznie, w ogóle tak śmieszna była, że jak ona by nie przeklnęła, to ja w ogóle, to było urocze w ogóle. Nie wyobrażam sobie, moja mama nie klnąca, ona dzwoniła do mnie i tak, nie powiem. No właśnie, nie powiem. W każdym razie to było tak śmieszne, że ten, no w każdym razie jakby, wiesz, najbardziej mnie chyba takie bolą, najbardziej by mnie tak zabolały takie rzeczy związane, że jestem złą mamą, nie? Że jakby to jest coś, czego się najbardziej boję, że kiedyś jakby usłyszę, że coś było raniące w moich rzeczach. Na pewno było, na pewno. No, Klara... ty sama zresztą o tym mówiłaś, że jak urodził się Jurek. Jurek, no. No to miałeś 24 lata i w głowie też miałaś zupełnie inne rzeczy. Nic nie wiedziałam. Ale wiesz, no jednocześnie mam takie poczucie, że dałam mu coś, co na te 24 lata było możliwe, czyli... Znaczy ja na pewno byłam kochająca, bo ja po prostu jestem, wiesz, jak mam szczeniaczka, to się nim opiekuję, tak, że z domu nie mogę wychodzić. Więc na pewno go kochałam i się nim opiekowałam i jakby, wiesz, spałam z nimi, byłam nadopiekuńcza wręcz. Ale też uciekałam z domu dużo, bo ja, wiesz, ja chciałam się rozwijać, ja byłam po studiach, wiesz, w ogóle to było, wiesz, no taki mój czas, kiedy, zresztą nie wiem, czy dzisiaj byłabym inna. Zawsze mówiłam sobie, kurczę, jakbym była starsza, nie wiem, tak naprawdę, myślę, że to są trochę takie mity. Może, wiesz, mam większą przestrzeń, żeby jakoś tu się, nie wiem, czy mam przestrzeń. W każdym razie, ale też z drugiej strony byłam taką mamą, wiesz, która bardzo dużo robiła, nie, na rolkach jeździła z nim na tym rowerze, nauczyłam go tenisa grać, potem był mistrzem w tenisa. No, jakby byłam taka bardzo, bardzo aktywna z nimi i
miałam taką, wiesz, taką niesamowitą ciekawość, otwartość i robiłam z nimi bardzo różne rzeczy. I byłam taką kumpelą i chyba to jest to, że ja, wiesz, oczywiście nie potrafiłam stawiać granic i wiesz, do dzisiaj to jest największym moim problemem. Zawsze mój były mąż mówi, że ty zawsze ze mnie zły policjant, a z ciebie dobry policjant. Ale sam mówił do mnie, zawsze mówił, Boże, jak ja bym chciał, żeby dzieci miały po tobie taką, wiesz, radość życia i taką właśnie otwartość i ciekawość. U nim radość życia mówił. Bo ja im śpiewałam, na przykład śpiewałam Jurkowi, bo teściowa mnie nauczyła takiej mantry, że, bo ona wiedziała, nauczyła mnie tak. No, ona była świetna w ogóle, świetnie usypiała dzieci, a ja nie umiałam, wiesz, no ze mną to one w ogóle balanga, wiesz, na 100 graj, nie? A ponieważ mój syn się budził 11 razy w nocy, to trzeba było się na noc przygotować, jak najwcześniej go położyć. No i była taka, nóżki idą spać, rączki też już śpią, oczka śpią, włoski śpią, Jurek idzie spać. I że trzeba to, możesz zmieniać tam, nie, paluszki idą spać, oczka idą śpią, lala, nie? No ja tą mantrę tak śpiewałam, nie? Ale wiesz co było? Sama się nudziłam i tak było. Oczka idą spać, nóżki też już śpią. Buźka śpi. No i mój syn, który ma totalnie mój temperament, takie gały zielone miał, tak wstawał i tak, wiesz, ekstra, jest impreza! I wszystko, co wypracowałam wcześniej, to spaliłam w ogóle na tej mantrze. Ale z drugiej strony, te wieczory, słuchaj, te nasze wieczory, szczególnie potem jeszcze jak się wyprowadziłam, mieszkałam na takim strychu z nimi, gdzie był tylko materac i śmierdziałam taką starością. Jak wchodziłam gdzieś na uczelnię, to wszyscy mówią, o, me weszła, bo śmierdziałam takim starym domem, nie? Miałam taki stary dom, wynajęłam. I ja na górze z tymi dziećmi, na tym materacu, nie mając łóżka, takimi spadami. Co to były za wieczory, słuchaj. Nie mieliśmy nic, mieliśmy lampkę, bajki jakieś tam i te chichrania. I te chichrania z matką. I myślę, że jakbyś zapytał moje dzieci o różne rzeczy. Ostatnio właśnie zadałam klarze pytanie, takie rzuciłam do tego. Jakie trzy wartości nauczyłaś się od rodziny? Nie powiem ci innych, ale ja, jedna była taka. Że wszystko można sobie załatwić, bo to jest matka, wszystko załatwi, zawsze. Nie, pierwsze było opiekowanie się, to było jedyne. No, a takim tonem powiedziesz, że to jest oczywiste, to w ogóle nie była wartość, tylko takie, no, że trzeba się opiekować słabszymi. Okej, ale to wiedzą, naprawdę. Drugie, że właśnie, a wszystko można sobie załatwić. A trzecie to było, a jak ci nie odpowiada, to możesz się rozwieść. I ostatnio z nią, ona mówi, Klara, ale przegięłaś, na pewno są jakieś inne wartości. Ona mówi, no, na pewno są. I czasami tak też do mnie mówi, wiesz, ona jest bardzo mądra i wiesz, jakby też są dobre dzieci, one nie chcą mi, ale czasami jak tak, wiesz, już widzę, że jest niezła manipulatorka, że mówi na przykład, no, wiesz, ja to sobie życia szybko nie ułożę, no bo jaki ja miałam wzorzec? Ja mówię, no jaki miałeś wzorzec? No, ona mówi, no tata to tam zen, mama to tam miała jakieś tam relacje, coś tam, no ale właściwie w domu to co? No nic. Ja mówię, no, bez przesady, też nie przewijały ci się jakieś osoby, żebyś, bo też nie mieszkaliśmy z nikim innym. A ona mówi, no tak, no ale co z tego, jaki wzorzec? Profesor przychodzi, chodził. On mówi tak, wiesz, ja się z tym nie zgadzam do końca, bo uważam, że nie miała też negatywnych wzorców, ale myślę, że ma takie alibi na to, nie, że nie było wzorca, nie, że nie było nigdy, może też właśnie dlatego, że ja nigdy z nikim nie mieszkałam. Więc one nie, w ogóle nie widziały mnie w takiej sytuacji, wiesz, bliskości z kimś i nie miały żadnej relacji takiej, którą mogliby modelować, w której kobieta i mężczyzna sobie żyją pod jednym dachem. Więc w tym sensie tak, nie było wzorca, ale myślę, że też nie było negatywnego wzorca, bo mówią tylko, właśnie też powiedziała Klara, no ale tak, ale twoja relacja z ojcem to jest w ogóle taka, że się wszyscy dziwią, to chyba nie ma takiej drugiej relacji, w sensie jakby z byłym mężem, że jest bardzo, bardzo dobra. Więc to było też naszym jakby, wiesz, i to mogę powiedzieć naprawdę z pełnym, czystym sercem i w ogóle na 100%, że jakby wiesz, że ta relacja jest super dobra, że to jest mój mega przyjaciel i że jemu i mi przyświecało najważniejsze i się hamowaliśmy we wszystkich rzeczach, żeby dzieci jak najmniej, tak, ucierpiały. No to może, wiesz, psychologowie, może też my gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy to. To tak widzą cię twoje dzieci, a jest ktoś, kto wie o tobie więcej od pana Jurka? Jurka Ome? Nie, Jurka, pana terapeuty. Terapeuty? Myślę, że każda osoba, która ze mną była, zna mnie bardzo dobrze. Ale lepiej? Wiesz co, no ja miałam terapię na pewnym etapie życia, więc to też pamiętaj, że my się zmieniamy, albo też jakby zmieniają nam się potrzeby, priorytety. Ja się bardzo zmieniłam od czasu tej terapii akurat, wiesz? Ja przyszłam, jak przyszłam do niego, to byłam taką, wiesz, no jak przyszłam do niego, to mieszkałam z mamą i teściową w jednym domu. Byłam przykładną żoną, byłam w mediach jako wzorcowy psycholog, taki właśnie fajny, z dwójką dzieci, wspaniałym mężem.
gdzieś tam miałam obrazek taki, wiesz, mega dobry. Dobry miałam bardzo wizerunek. I też przyszłam, pamiętam, na pierwszą sesję. Ja przyszłam dlatego tylko, że jako terapeuta musiałam zrobić 360 godzin terapii. Więc wiedziałam, że to jest no, parę lat. I chciałam to zacząć. I poszłam najpierw do śpiącego, już nieżyjącego Andrzeja Wiśniewskiego, mojego ukochanego terapeuty, wspaniałego. Ale on mnie nie przyjął, bo powiedział, że no to nie wiadomo, kto kogo będzie leczył, że pewnie go wybrałam, bo był podobny do mnie. Taki był śmieszny. No i dał mi Jurka, a byłam kiedyś na grupie otwarcia. Jurek był właśnie, Jurek Dmuchowski był obserwatorem i taki miał dobre niebieskie oczy. Dobre, mądre. Ja sobie te oczy zapamiętałam. Mówię, ja do tych oczu pójdę. No i poszłam do niego i pamiętam, pierwsza sesja mu mówię, że no, ja muszę tutaj zrobić te 360 godzin. No i w ogóle tak naprawdę to jestem taką osobą, która jest w stanie ułożyć się z każdym. Ja w ogóle się nie konfliktuję z ludźmi. Ja mieszkam z mamą, z teściową. On mówi, jak to jest mieszkać? Ja mówię, spoko, no jakby wszyscy do mnie przychodzą z problemami, ale ja z każdym się ułożę. I on wtedy powiedział, no to ja zaczynam się martwić. I myślę, że to było właśnie to, wiesz, ja przez 8 miesięcy się oczywiście, wiesz, popisywałam i robiłam autoprezentację, moim zdaniem, tak naprawdę. Nie, ale to było dokładnie mój opór jakiś, który miałam. Nie przychodziłam, spóźniałam się, ściemniałam i tak dalej. A potem w którymś momencie przez to, że to było takie, wiesz, powtarzalne, ja jakby rzeczywiście co tydzień musiałam tutaj, on mi tam próbował, przede wszystkim próbował uwolnić moją złość taką, wiesz, żebym ja się zezłościła wreszcie. Pamiętam, jak się wkurzało i ja mówię, nie zezłoszczę się. Że dlaczego jestem taka miła dla wszystkich? No to jak się byłam w takim etapie, że wiesz, wszystkim musiałam dobrze robić, a on chciał, żebym się zezłościła. Ja najpierw się na ojca zezłościłam, którego też idealizowałam bardzo, jak każde dziecko, które musi mieć jednego idealnego rodzica. On do mnie mówi, ale sobie pani tak wyobraża, że nie wiem, że no jest pani mamą też, tak? Że jakby masz 11-12 lat i tata, mając świadomość, że mama pije i że jest trudno i że jeszcze tłumaczy pani przed wyjściem, jak dojrzałej osobie, bo tak było, pani to rozumie w ogóle wszystko i po prostu wychodzi i mówi, no to teraz musisz zamykać drzwi i musisz dbać tutaj o bezpieczeństwo domu. Ja mówię, no tak, no jakby no rozumiem go, tak? Bo poszedł, miał życie do przeżycia, nie? Miał ciężko. No tak. I to jest okej, okay, ale też jakby zostawił panią z tym totalnie. I pani nawet rozumiejąc jego motywy, może też rozumieć swoją krzywdę w tym wszystkim, bo przecież pani życie, zawsze pani to mówi, się zmieniło wtedy bardzo. I ja wtedy sobie myślałam, no tak, no w sumie tak mnie zostawił. I też nigdy nic nie zrobił z tym, żeby mnie jakby z tej sytuacji wyrwać. I wtedy się zezłościłam, jakby na niego się bardzo zezłościłam. W ogóle nauczyłam się złościć u niego na innych, co oczywiście było niewygodne dla innych i wszyscy nagle mówili, to beznadziejna ta terapia, beznadziejna. Bo to jest często trudne dla naszej rodziny, że jakby jest taki okres, kiedy wręcz jesteś takim jakby przesadnie, bo jakby wyrzucasz to wszystko, wszystko mnie wnerwiało, wszystko, byłam cały czas wkurzona. No ale rzeczywiście nauczyłam się jakby tych rzeczy, ale to wracając do tego, co mówisz, bo widzisz, jednak mam dygresję i dużo mówię, ale wracam do bramki czasami. Tak, właśnie, cały czas nawet. To dobrze, no bo pamiętam jeszcze. Wiesz co, że pytasz się mnie, wiesz, o Jurka, to był właśnie taki etap, ja miałam 20, nie wiem, 8 lat, tak, chyba 28. I wiesz, dzisiaj mam 44, prawie 43 i tak naprawdę no w ogóle przeszłam całą drogę, wiesz, 5 lat byłam u niego w terapii, potem byłam jeszcze bardzo fajnej terapeutki w innym etapie życia, ale dzisiaj byłabym, o innych rzeczach bym rozmawiała i wtedy ja się po prostu przeszłam drogę taką do rozwodu trochę, do takiej decyzji i wsparcia tego, żeby się rozstać. I on mi bardzo pomógł w tym, no ale wiesz, potem się zaczęła cała przygoda dorosłości i moich jakby też tak naprawdę takich idealistycznych wyobrażeń o świecie, o ludziach, o związkach, takiej skonfrontowania własnej niedojrzałości w ogóle w tym wszystkim, że sobie wyobrażałam w ogóle kompletnie, w ogóle o sobie miałam jeszcze wyobrażenia jakieś niesamowite, że ja w ogóle jestem lepsza niż jestem. I powiem ci coś, czego nie mówiłam jeszcze publicznie, ale bo to niedawno zrozumiałam, że był taki czas długi, że ja myślałam sobie, że bo ja nie, że popełniałam błąd, ale no bo ja Rafała bardzo lubię, tylko bardziej to, że jakby mogłam inaczej, mogłam później wyjść za mąż, może wtedy bym się nie rozwiodła, zwłaszcza, że teraz mi się wydaje, tak zazdroszczę wszystkim, że mam takie w ogóle, tyle lat są razem, to jest sukces, jak się tak zawsze tak gratuluję, że w ogóle ludzie przeszli taką drogę, że ta, wiesz, ta wspólnota, którą się ma, jak się przejdzie te wszystkie kryzysy i się ma, wiesz, jesteś z kimś, masz taki skrót myślowy, masz to wszystko, no macie wspólne życie za sobą, że to jest jakaś wartość. Dzisiaj to jest dla mnie wartością.
nie to, żebym żałowała, ale był taki czas, kiedy sobie myślałam, o, mogłam inaczej wybrać, tak? Mhm. A wtedy nie powinnam wychodzić za mąż. Pewnie było za wcześnie, bo byłam gówniarą i nic nie wiedziałam. Nawet się spóźniłam na własny ślub, bo się z ojcem zagadałam, ojciec mi sukienkę rozpruł, bo stanął mi na tej sukience, ja kupiłam sukienkę w używanych rzeczach. No nie, w ogóle to nie była żadna celebra. Zresztą ja w ogóle jakby nie czułam się dobrze w takiej roli, wiesz, bycia panną młodą. Mhm. I kończąc ten wywód, pamiętam, że... a wiesz, teraz gubiłam wątek, o czym ci mówiłam? Poczekaj, bo zaczęłam od tego, że... Od pana Jurka zaczęliśmy. A właśnie, że... to moją prawdę cię ostatnio objawiono, że myślałam w kategorii błędu. A dzisiaj, nie wiem jak będzie za 10 lat, jak sobie jeszcze może kiedyś pogadamy, dzisiaj myślę o tym, że zupełnie inaczej. To mi tak wpadło do głowy, że pomyślałam sobie, kurczę, Gosia, ty nie miałeś żadnych narzędzi, żeby stworzyć dobrą relację. To jest cud, że trafił ci się ktoś, kto był odpowiedzialny, kto jest uczciwy, kto cię kochał bardzo, kto jest dobrym ojcem, kto jest twoim przyjacielem. Ja tak naprawdę miałam szczęście, że ja wyszłam za niego za mąż i że on jest ojcem moich dzieci, bo naprawdę mogłam gorzej trafić. I każdy inny partner pewnie, no może Bartek też byłby super, nie byłby, może bym trafiła zupełnie inaczej. Ja naprawdę byłam bardzo niedojrzała. Ja naprawdę miałam jakiś, myślę, duży strach przed odrzuceniem, zaburzenia więzi i tak dalej. I myślę, że to, że ja spotkałam takiego człowieka wtedy, jeszcze takiego mądrego, przystojnego, który dał mi dobre geny, to jest tak naprawdę, to, wiesz, to jest dobre, co się wydarzyło. W ogóle totalnie sobie to, wiesz, to nie był żaden błąd. To jest ktoś nade mną czuwał, że to jest ojciec moich dzieci. Ja już dzieci więcej nie chcę mieć, a trafiłam na kogoś fantastycznego. On miał być ojcem moich dzieci. No zresztą on jak mnie zobaczył, to powiedział, to będzie moja żona, nie? I się udało. To co, jaka byłaś? No bo mówisz, że raczej o sobie negatywnie, jeżeli chodzi już o to, że byłaś niedojrzała i tak dalej. A, czy mam dobre rzeczy powiedzieć? No jak nie, no możesz powiedzieć negatywnie, ale jaka byłaś wtedy? Jaka byłaś wtedy, kiedy poznawałaś Rafała? Miałam 20 lat? Mhm. Wiesz co, ja myślę, że byłam bardzo uwikłana w relacje z moją mamą. Byłam bardzo jakby zależna od niej też bardzo. Mieszkałam z moją mamą. Opiekowałam się nią, no byłam uwikłana w ten cały, wiesz, taki alkoholowy rytm, że tam piła, nie piła. No byłam takim DDA, nie chcę to już, jakby mój terapeuta Jurek nie lubił, że ja taką daję sobie zawsze etykietę, bo on zawsze mówi coś bardzo mądrego, że jak, wiesz, dajemy sobie DDA, to się zwalniamy z odpowiedzialności za różne rzeczy i też nie szukamy jakby takich różnic naszych indywidualnych, nie, że każdy to DDA, co to jest DDA, każdy to DDA różnie przeżywa, ale są takie punkty wspólne. Więc mówię o tym jakby, żeby ułatwić, żeby skrót myślowy zrobić, ale myślę, że byłam bardzo, bardzo uwikłana w relacje z nią. Myślę, że bardzo się bałam odrzucenia i rozczarowania miłości. W ogóle bardzo się bałam miłości, myślę. Więc zawsze sobie wybierałam takie związki trochę niemożliwe, trochę takie, wiesz, pozostawiające mnie w niedopowiedzeniu, w niespełnieniu. Myślę, że wybierałam bardzo długo na przyjaciół ludzi, którzy są trochę tacy borderline'owi, czyli nieprzewidywalni, niszczący, rozczarowujący, a jednocześnie fascynujący w tych swoich, wiesz, górkach i tak dalej. I to też dopiero niedawno zrozumiałam, że muszę wyczyścić trochę swoje życie jakby z tego zła też, które niosą, nie? Bo ja też rozumiem, jakby borderline jest mi bliski, ale z drugiej strony to zło, które się robi, bo tak jak też mnie Jurek tego uczył, że można nie być, ja zawsze mówiłam, a przecież on nie jest złym człowiekiem, to nie jest, wynika z tego. On mówi, ale to jest okej. Okay. Ktoś może nie być złym człowiekiem, ale robić złe rzeczy. Mm-hmm. I dla ciebie to, że robi złe rzeczy, jest twoją krzywdą. I masz prawo być złe o to. Nie tłumacz go, że jest. I to też właśnie zawsze tak, wiesz, jakby u mnie funkcjonowało. Wiesz co, myślę, że byłam bardzo towarzyska, bardzo... myślę, że taka uwodząca trochę, czarująca. No to mówiłam ci tutaj przed spotkaniem, że ta w talentach galupo wyszło mi, że mam czar na pierwszym miejscu. No właśnie byłam taka czarowna trochę. Byłam też bardzo dojrzała jak na swój wiek. Zawsze. No siłą rzeczy. Tak, bardzo. Ale taka, wiesz, naprawdę to też mi pomogło w psychologii, że jakby ja bardzo dużo rzeczy rozumiałam. Ja na szczęście przez przypadek trafiłam na psychologię, ale okazało się, że to jest w ogóle kierunek dla mnie, bo ja tak naprawdę
jakby wszystko było dla mnie jasne, co tam się działo, nie? Z czego się uczyłam i byłam bardzo dobrą studentką z 20, no się teraz chwalę, bo dostałam nagrodę bycia jednym z 20 najwybitniejszych studentów w historii SWPS-u, tam 20-letnim. Więc się bardzo ucieszyłam. Ale też to nie odchodzi o sławę, czy coś takiego, że tam, wiesz, rozpoznawalność, myślę. Chociaż pomoże też trochę, ale pewnie też o to, że ja, wiesz, rzeczywiście z wyróżnieniem skończyłam te studia, bardzo kochałam te studia i też dzisiaj właśnie rozmawiałam z tym moim kolegą, mówię, że byłam bliska tego, żeby przejść i pracować w marketingu i w ogóle tam, wiesz, jakby zarządzać różnymi reklamami, się zajmowałam i tak dalej. I wtedy mój taki promotor, Olaf, doktor, profesor dzisiaj, Olaf Żylicz, też taki mój mentor na uczelni, terapeuta, coach, ale też bardzo fajny człowiek, powiedział mi coś takiego, się zajmował psychologią etyki, że bardzo etyczny był. Jak ja przyszłam i mówię, a ja tu będę robiła z tego, będę badała marki, tu ten, pracuję w agencji, właśnie awansowałam w ogóle ten. A on do mnie mówi, no to super, super, nie? Bo to było na czwartym roku. Mówi tak, wiesz co, powiem ci tak szczerze, tylko raz ci to powiem, a zrób z tym, co chcesz. Ale wydaje mi się, że psychologia dużo straci, jak nie będziesz jej tak uprawiać czynnie. Ja mówię, ale co czynnie? No, że z ludźmi. On mówi, no, pracować z ludźmi, dawać im. I ja wtedy pamiętam, że wiesz, ale potem tak mi to chodziło po głowie właśnie, że odeszłam z tej agencji i poszłam pracować do szpitala i się zaczęłam uczyć bardziej tej właśnie terapii. I myślę, że byłam mądra, taka głęboka bardzo, poszukująca zawsze właśnie różnych dróg. Mhm. Bardzo wrażliwa, bardzo lękowa. Za bardzo empatyczna, w takim sensie, że mi to przeszkadzało. Z ciągłym poczuciem winy i przepraszaniem, że nie dowożę różnych rzeczy. Myślę, że bardzo smutna w środku, a jednocześnie bardzo kochająca życie po mojej mamie i po babci. W ogóle taką, wiesz, taką miłością. Ja mam taką, wiesz co, organiczną miłość do życia. Taką, jakbym miała taką w ciele, wiesz, że się budzę rano i że jestem szczęśliwa, że ja się cieszę, że żyję, wiesz o co chodzi? I że ja mam taką potrzebę, co nie jest też do końca dobre, że jak się kłócę, to chcę szybko, bo mi szkoda czasu, wiesz? Szkoda mi tego czasu. Myślę sobie, Boże, marnuję ten czas. Ale tak jakbyś była sprzecznością w jakimś stopniu, bo to wszystko, co wymieniłaś, a potem to tak jakbyś trochę czuła się, to tak jakbyś miała trochę piękny sweterek. Ale taki za mały dla ciebie. Ale właśnie to nie jest, wiesz... Nadal chciałabyś go nosić, bo jest piękny. Ale właśnie nie potrafię ci tego wytłumaczyć, bo ludzie mają antagonizmy różne, nie? Jakby mamy różne sprzeczności. Ale ja myślę, że ja mam, wiesz, ta moja wesołość, ona jest, bo ja mi jest naprawdę wesoło. I jakby ja się czuję wielokrotnie szczęśliwa, w ogóle sama ze sobą, z życiem. Ostatnio też bardzo wdzięczna, tak? Jakby też po buddyjsku też ta droga takiej wdzięczności mi się pojawiła i to jest też bardzo dobrze nazwane mój stan. Ale ja naprawdę zawsze, zresztą moi rodzice byli bardzo śmieszni, zabawni, moja mama się budziła z taką, wiesz, była bardzo radosna w ogóle poza wszystkim i taka, wiesz, taka witalna, witalność to jest chyba coś takiego, taka energia do życia, jakbyś miała siłę napędową do życia. Co ma mój syn też, ma dokładnie to samo. Córka ma może trochę mniej, ale on jest też dokładnie, ma ten temperament po mnie. I ta śmieszność, jeszcze jest taki śmieszny, komiczny jest taki, mnie tak, że śmieszam, mówiłam ci. W każdym razie, wiesz co, a z drugiej strony gdzieś głęboko we mnie był wytłumiony, jest gdzieś tam smutek taki, który, ostatnio powiedziałam komuś, który powoduje, że nie jestem głupia, bo jak ja bym była tylko tak radosna i taka, wiesz, jakby karmiąca się tym życiem, taka chapie to życie, to mówię, dobrze, że ja mam w sobie dużo takiego właśnie gdzieś tam smutku, nie wiem, jakieś tam boleści może trochę czasem, teraz utrat, które się wydarzyły, bo to mnie sprowadza do jakby na inne poziomy myślenia. Tak naprawdę w ogóle jakby smutek jest bardziej refleksyjny, bardziej twórczy, jeśli chodzi o taką duchowość czy o sztukę, ale ten smutek pozwala mi jakby myślę, że bardziej refleksyjnie odbierać rzeczywistość i też kreować w zakresie innym poza no, takim, wiesz, prostym. A popularność i telewizja mogą być dla ciebie pewnego rodzaju terapią? Czego? Szukania tego, czego szukałaś wcześniej jako dziecko, tego zainteresowania, nasycenia tego, wiesz, kim jesteś. Na pewno tak. Właśnie dlatego ja czasami zastanawiam się, jak mówię, że tak jestem narcystyczna. No pewnie trochę jestem narcystyczna, aczkolwiek znam bardzo dobrze osoby narcystyczne. Jestem idealna do bycia z osobami narcystycznymi, w ogóle idealna. Idealnie obsługuję narcyzu. Więc nie mogę być tak do końca narcystyczna. Ja się śmieję z siebie w ogóle generalnie. Wiesz, ostatnio byłam na takim weselu. Tak się z siebie śmiałam, słuchaj. Właśnie podeszłam do mojego partnera i mówię, słuchaj, ty zobacz, jaka jestem żenująca. Nie byłam w centrum uwagi.
I dzieci miały jakieś takie kwiatki, rozdawało je. A daj mi jeden ten koszyczek. I tak się zajęłam tym koszyczkiem do rozdawania i rozdawałam ludziom kwiatki, że nagle stałam się w centrum uwagi, bo rozdawałam ludziom kwiatki do rzucania. No jakąś sobie rolę znalazłam, która spowodowała, że byłam zauważona. Rozumiesz? I sam się, Boże, o male, jesteś żenująca. I tak nawet to nazwałam. Wiesz, proszę, mówię, ty widziałaś, co ja z tymi kwiatkami wyprawiam? Że nie mogę chwilę ustać, żeby inni nie zauważyli, że ja tam jestem. Więc jak się mnie pytasz, pewnie to jest jakoś tam narcystyczne. Ale myślę, że nawet bardziej to jest to, co ty mówisz, nie? Że jakby to wynikało z tego, że ja jakby potrzebowałam ludzi, potrzebowałam ich aprobaty, zauważenia, braw i tak dalej. I to jest bardzo spójne, no bo to jest... Przyniosłaś to po prostu. Przyniosłam to, ale chyba też poprzez wykształcenie jakby tak, tych, mówię ci, tych cech i też tego, że wiesz, że to było... No to była dla mnie taka scena, nie? Jak poszłam pierwszy raz do telewizji, to pewnie gdzieś tam czytałeś jakieś... Tak. I to była książka Wiśniewskiego z Grocholą. I ja cały wieczór się uczyłam tego. Cały wieczór. Zresztą cała rodzina była nastawiona, że będą nagrywać na wideo, na kasety. I tu mój mąż był mega wspierający, nie? Jakby w ogóle totalnie on wierzył w to i on od razu powiedział, ty będziesz zajebista, nie? Bo on mnie widział, jak ja występowałam na uczelni, na jego zajęciach w ogóle. I pamiętam, że mówił, to jest niesamowite, jak ty to w ogóle, to zrobiłaś majstersztyk. Tylko dlaczego miałeś takie skarpetki, jakby wiesz, takie po całe, wiesz, takie jak te barchany takie. Dlaczego te skarpetki miałeś takie? W każdym razie on we mnie bardzo wierzył i ja się uczyłam całą noc. I miałam cytaty, nie? W głowie, nie? To pozapisywane, jeszcze sobie powtórzę na pamięć. W tym, co ja byłam, tam Miasto Kobiet albo ten drugi, taki były dwa programy w stylach. Moja była studentka, mnie tam zaprosiła, bo wiedziała, jak ja wykładam. No i właśnie, wiesz, ja się tak mówię, bo ja wiedziałam, że to jest jakaś szansa dla mnie. I że ja wiedziałam, ja też czułam, że będę w tym dobra, tylko nie mogę zmarnować szansy. I to jest w ogóle, to jest o mnie w ogóle. Że ja mam coś takiego, że jak wiem, że jestem w tym dobra, a wiem, że szansę można zmarnować, bo się przestraszysz, bo się nie przygotujesz, bo jest wiele różnych czynników, które powodują, że czasami masz tylko jedną szansę. A ja zawsze wierzę, że mam tylko jedną szansę. I ja się naprawdę nie marnuję szans. To mam dobre. Nie marnuję szans. Jak mi na czymś zależy, to się tak przygotuję. Na siódemkę. Nie? I potrafię nie spać całą noc i potrafię naprawdę się temu poświęcić, bo mi na tym zależy, żebym wiedziała, że naprawdę wykorzystałam te szanse, bo nie chodzi o to, czy wygrałam. Też, ale czy ja wykorzystałam te szanse, czy żeby nie mieć do siebie pretensji. No i wiesz, tak jak wtedy właśnie mówiłam, że następnego dnia właśnie powiedziałam ten cytat. W związku dobrym garnki i talerze myją się same. Pamiętam, że to powiedział Wiśniewski, ja to zacytowałam wtedy. No i wtedy się zaczęło, zresztą tak się zaczęło, że jak ja wyszłam z salonu, on mówi, o, ona jest świetna, świetna. I tam się telefony rozdzwoniły i wiesz, że masz ten poczucie, że w ogóle nagle, wiesz, no i ten cały jakby cykl, który wiele osób przechodzi, wiesz, takiego uczenia się telewizji, rozczarowań, sukcesów, nadziei, rozczarowań. Do zrozumienia, tam wiele osób nie dochodzi, do zrozumienia, że tak naprawdę my jesteśmy takim samym narzędziem telewizji, jak telewizja powinna być naszym narzędziem. To jest bardzo trudne, bo to jest uzależniające. Ktoś to kocha, tą adrenalinę, to tęskni za telewizją. Ale trzeba mieć w swojej świadomości poczucie, że to nie jest na zawsze. Że to jest nieprzewidywalne. Czasem decyzje są nieracjonalne, bo jest cię za dużo, bo ktoś cię nie lubi. Że to jest nietrwałe. Że to jest właśnie narzędziowe, że rób to. Świetnie od wszystkich twoich lęków. Ale miej cel, tak. Miej cel taki, żeby wykorzystać to do robienia innych rzeczy. Nie? To głęboko wierzę. Żałujesz kiedyś, że coś powiedziałaś w mediach? No wiesz, no w swoim trzecim programie Dzień Dobry powiedziałam, że do 20 minut się spotykamy, nie? No, to byłam dobra. Czegoś, co powiedziałam w mediach? Ale jak ci się nigdy nie wybija nic z pamięci? Ja chyba byłam zawsze ostrożna w takich kwestiach. Mam dobrą intuicję, mówię ci, melodię słowa. Chyba nie, wiesz, tak, mimo że jestem bardzo spontaniczna, to czasem głupoty gadałam, ale tylko ja wiem, że głupoty gadałam, nie? Co twoje miejsce zawodowe mówi o tobie? To ty mi powiedz. Nie, to mnie zastanawia twoja interpretacja. Ja cały czas uważam, że to determinacja. Moje miejsce zawodowe, co mówi o mnie? Wiesz co? Chyba mówi, że... potrafię dość dobrze zarządzać swoim wizerunkiem. Chociaż nie było to jakoś tam mega celowe i nie mam wsparcia innych ludzi, tylko intuicyjne nawet bardziej. Że potrafię wykorzystywać swoje szanse. Że
że jestem kreatywna, ale też przedsiębiorcza. Może to jest takie słowo. Mm-hmm. Że łączę wiele obszarów życia. Jestem holistyczna, bym powiedziała. Psycholog się będzie powiedziała holistyczna. Łączę wiele obszarów, mm-hmm. tak? To znaczy potrafię jakby być, tworzyć, wytwarzać, wymyślać, odtwarzać. Być hostem, ekspertem, psychologiem, pisać, a jednocześnie potrafię zrobić biznes, jak się okazuje. Samowystarczalna. To dużo mówisz o szansach. Masakra. To są jakieś, które faktycznie zmarnowałaś? Ale ja w ogóle nie myślę o tym, że zmarnowałam. Ja już mam to, właśnie widzisz, ja ci powiem, że tak, myślę, że powinnam zrobić doktorat, bo go miałam prawie skończonego. Mhm. I że mój mąż miał wtedy rację, mówię, że powinnam to skończyć, bo nigdy tego nie skończę. Bo dużo zrobiłam w tym kierunku i też jest bardzo dużo psychologów, których nie cenię. I myślę, że ten doktorat by jednak mnie wziął na tą półkę, w której powinnam mhm. być. Myślę, że jestem dość dobrym psychologiem i że jestem na takim poziomie dojrzałości i myślenia, że jestem ciutek wyżej, nie? Że jakby to, przez to pewnie, że uczyłam na uczelni, więc ja tak naprawdę się tej psychologii nauczyłam, ucząc przez 7 lat, nie? Mhm. I że byłam dobrym terapeutą i że byłabym dobrym terapeutą, gdybym dalej w mhm. tym pozostała. Ale czy to zawodowe życie mówi o mnie? Nie wiem, myślę, że innym mogłoby powiedzieć, że no, że warto jakby, że nic nie jest niemożliwe i że warto jakby sięgać po swoje nawet abstrakcyjne marzenia. Nie wiem, że warto zmieniać swoje życie. No jakieś takie dyrdymały, nie? Trudno mi powiedzieć. Wiesz, jakoś tak nie... Ja nie wiem, ja jakoś tak... Wiesz, no nie widzę siebie wyraźnie. Widzę siebie w różnych rolach, w których jestem. No tak? Właśnie, to jest to, co ci powiedziałem przed całym podcastem. To, co powiedziałam, że jest, Woody Allen mówił, że ktoś jest dwugzdany wielopostaciowo, że ja jestem... wielopostaciowa, że mam w sobie różne części. Chyba tak jest trochę. Czasem trochę sprzeczne, czasem jakoś wspierające się nawzajem. A ja myślę, że mam dużo takich potrzeb, wiesz, właśnie takich, które z jednej strony mam potrzebę dobrobytu i już wiem, że muszę go sobie dostarczyć sama. Ale zawsze to wiedziałam. Nawet jak byłam z Rafałem, który mnie jakby się mną opiekował i też zarabiał więcej ode mnie, to zawsze się martwiłam, a co jeśli on zachoruje? To on musi mieć wsparcie, nie? Że musi być druga osoba. No ale też ja, wiesz, szybko zaczęłam pracować, musiałam mamie pomagać, jak zostałyśmy same, więc tam szybko byłam hostesą, kanowiłam różne rzeczy, więc też wiedziałam, że, że ten. Natomiast myślę, że jakby z jednej strony zawsze mówiłam, że chcę na emeryturę zapracować tak, że chcę mieć na dobre, fajne, czerwone wino, dobre, i żeby móc jeszcze gdzieś pojeździć i żeby mieć swój kąt na ziemi, swoje miejsce. Nawet nie myślałam o tym, że dzieciom muszę dużo zostawić, bo myślę, że mi też nikt nie zostawi, jakoś sobie poradziłam, ale dzisiaj myślę, że może im zostawię coś. Ale także mieć taki komfort, wiesz, takiego tego, że mogę sobie na coś pozwolić, na spokój. Takie... Tak, ale też, wiesz, ja jestem bykiem, nie? Jestem takim nieprzywiązanym, ja jestem smakoszem, biesiadnikiem. Ja kocham jeść, gotować, mieć dobre jedzenie, pójść do dobrej restauracji też lubię. Mieć na to pieniądze, żeby pójść do dobrej restauracji, właśnie zapić się dobrego wina, że ja może ja celebruję momenty, wiesz, i to chyba jest też o mnie bardzo, nie, że ja teraz mam tych momentów, no to różnie jest, ale czasem więcej, czasem mniej, ale czasem miałam tak mało tych momentów, że jakby celebrowałam jakby to wszystko, co się w nich działo, że na przykład mnie wkurzało to, że jak mam kiepski hotel, bo moja mama, bo ja prawie się wychowałam w hotelu, moja mama pracowała w hotelu, ale ja mam coś takiego, że to nie chodzi o to, że jestem jakaś gwiazdorska. Nie. Ja tylko mam tą jedną noc w Krakowie i to jest dla mnie w ogóle, jestem szczęśliwa, że przyjechałam do Krakowa, że nie mam tych dzieci, nie mam tych ludzi, którzy ciągle czegoś potrzebują. Więc ja chcę mieć to, żeby nie zaburzało nic, co jest nieadekwatne do tej sytuacji, bo sobie ciężko zapracowałam. Więc jakby mam coś takiego, że z jednej strony potrzebuję tego komfortu i to jest jakby napędza moje myślenie o biznesie. Z drugiej strony mam misję pomagania ludziom. I traktuję to jako, im więcej zarobię pieniędzy, albo im bardziej będę znana, tym bardziej będę mogła pomagać różnym ludziom. Zarówno w sferze takiej terapeutycznej może kiedyś, jak i takiej finansowej, po prostu wspomagania różnych rzeczy, bo to jest dla mnie bardzo ważne. No i też mam taką sferę duchową wysoce rozwiniętą, gdzie mam jakąś misję w ogóle niesienia myśli, nie wiem, zmieniania ludzi. Czasami się czuję taka omnipotentna, co jest głupie i narcystyczne właśnie, że mi się wydaje, że mam moc zmieniania innych ludzi, że mam jakiś taki power do inspirowania ludzi do zmian. Więc często źle przyjmuję, jeśli to nie działa.
Okay. No, myślę, że jestem różna po prostu, tak, wiesz? Tak, to na pewno. Powiedziałeś, że jeden z najbardziej wzruszających... Cię? Nie, kompletnie nie, bo szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, z którą rozmawiam, tak żonglujemy. To mów mi do mnie. Mam, jest Małgorzata, Barbara, Perpetua, mam na trzecie. No, chyba tak. Jeszcze mogłoby się znaleźć czwarte i piąte. Jeden z najbardziej wzruszających wywiadów w życiu, jakie zrobiłaś, to z Magdą Stępień. Uważasz, że przeżywanie żałoby w mediach to dobry ruch dla niej, tak już nawet duchowo, jak powiedziałaś? I życiowo? Przepracowania też tego? Ja tego w ogóle nie oceniam. Uważam, że nie mamy prawa tego oceniać. Natomiast jeśli pytasz się mnie o moje zdanie, to uważam, że i wiem to na pewno, że ludziom pomagają różne rzeczy. Każdy przeżywa żałobę na swój własny sposób. Każdy sobie ją przewartościowuje. Wiesz, jeśli umiera ci dziecko na twoich rękach i przypiszesz sobie misję, żeby pomóc innym ludziom, którzy tracą dzieci, tak jak ona, lub informowania ich o tym, że istnieje taki rodzaj choroby, którego się nie diagnozuje właśnie w taki sposób i inny, to usensowniasz dramatyczne wydarzenie, które nie ma sensu. I to jest intuicyjnie i prozdrowotnie, psychicznie dobre. Nie jestem w stanie ci wytłumaczyć, dlaczego umierają dzieci. Nie jestem w stanie wierzyć w Boga, który pozwala na umieranie dzieci. Jest to coś najgorszego, co mogę sobie wyobrazić. Jeśli ktoś mówi, że jeśli ona mówi, że Bóg ją wybrał, bo ona mogła to znieść, to też jest coś, co jej pomaga. Ja nie miałam absolutnie przez sekundę poczucia, że ona gra a ja to bardzo czuję. Pod publiczka. Nie wiedziałam tego. Trudno było mi ją namówić. Potem ją namówiłam. Miałam poczucie... Ja myślę, że to jej dobrze zrobiło, bo ona pokazała też zupełnie swoją inną twarz. Kogoś kompletnie taką osobę, która nie wybrzmiewała z poprzednich jej aktywności. Ja tak to odbieram. Zresztą też jakby też mówiła, że dostała dużo wsparcia. Czułam ból, czułam cierpienie, czułam żałobę. Było to dla mnie absolutnie wiarygodne. Ja myślę, że ja bym nie chciała zrobić komuś krzywdy w takim sensie, takim wywiadem, który by komuś zrobił krzywdę. Ja bardzo często uprzedzam kogoś, nawet mówię mu, żeby nie mówił jakichś rzeczy, bo wiesz, my bardzo łatwo możemy wykorzystać drugiego człowieka. Ja nie dość, że jestem się na mediach, to jeszcze jestem psychologiem. Ja mogę wyciągnąć wiele rzeczy, ale ja cały czas zawsze myślę o tym, też szczególnie, bo wiesz, jakbym rozmawiała z taką osobą jak ty, która jest już wytrawnym graczem, to ja ciebie nie muszę edukować. Ale jeśli przychodzi ktoś pierwszy raz, to ja go mogę wykorzystać. A czasami, jakby zawsze, ale też w ogóle czasami widzę tą taką niewinność i uczciwość i to, że po prostu to jest mega nie w porządku w ogóle i to wbrew etyce całej, jaką wyznaję też zawodowej. Więc ja nie miałam poczucia, że jej robię krzywdę i też jak zaczęłam z nią rozmawiać, to czułam, że to jest, że to mnie bardzo wzrusza do tego stopnia, że plączę się sama w swoich zdaniach, wiesz, jakby jestem tak zdenerwowana, bo jestem tak poruszona tym, co ona mówi. Ja zapytałem tylko i wyłącznie dlatego, bo trochę podeptałaś Kubę Rzeźniczaka i z tym ślubem. Z jakim ślubem? No, jak tam ciebie zapytano o to... No to pytasz, czy mam odwagę powiedzieć. Tak, mam odwagę powiedzieć, że uważam, że to jest chujowe. O, przeklnęłaś. Znaczy, to jest chujowe. Po prostu są pewne rzeczy, których się nie robi. I są pewne rzeczy, które można odłożyć ze względu na nawet szacunek do innych osób, jeśli się samemu nie przeżywa żałoby. Trudno mi jest sobie wyobrazić, nie wiem, gdzie się tak spieszy, trudno sobie wyobrazić, że żałoba po dziecku może być, mieć jakiś punkt wspólny z ślubem. Nie oceniam tego w taki sposób, że jakby nie znam motywów, ale nie wiem, czy byłby taki argument, który by mnie przekonał. Jak się mnie pytasz, jak nie wiem, to nie oceniam, ale znaczy, wiem wiele rzeczy innych, których bym nie wykorzystała. Widziałeś, że w rozmowie tej zapytałam tylko, czy był z nią, więc w sumie też zagrałam na to, że jakby był obecny przy tym, wspierał ją jakby w tej śmierci, więc jakby tutaj nie ma żadnego, nic negatywnego. Ale jak się mnie pytasz o takie coś, no to no słabe dla mnie to jest. No wiem, no dlatego też chciałem się do tego odnieść. Bo ja akurat uważam, że tak samo słabe jest udzielanie wywiadów. Nie? W sensie takim, że uważam, że to jest perspektywa zawsze. Czym dajesz sobie więcej czasu, tym masz głębsze spostrzeżenie na wiele rzeczy. Myślę, że też wiesz o tym doskonale. Nie, nie zgadzam się z tobą. Znaczy nie uważam, to w ogóle nie jestem z tobą w tej bandzie, bo... A czy chodzi mi o czas? Ja nie mówię już teraz o samym wywiadzie, czy to jest dobre, czy złe, no, tylko chodzi o to, że... No to było prawie, ile to było? 4 miesiące później. Bo mówisz o Kubie teraz.
Aha, mówię o Magdzie. Aha, okej, okay, bo to wtedy mniej więcej tak podobny czas, bo 4 miesiące chyba też było po tym ślubie. Znaczy mnie ten temat tam ani nie ziębi, ani nie grzeje, szczerze powiedziawszy, tylko tak po prostu byłem ciekawy. Ale ten temat, ale śmierć dziecka ziemi. Nie, tylko chodzi o jakby ocenianie ich, no bo nie mam prawa, w sensie uważam, że to żadne no ale ocenianie. Jeśli się mnie poprosiłeś o cenę, no to jakby ja wiem, dlatego uważam, że wywiad rozumiem i uważam, że jeśli to komuś pomaga terapeutycznie, kurde, z Pałacu Kultury przemawia nawet. Bo to jest tak niewyobrażalna tragedia, tak niewyobrażalna tragedia, że dla mnie życie by się skończyło. Ja bym żyła tylko dla drugiego dziecka. Dla mnie to jest coś, co odcina mnie kompletnie od części życia. Więc wszystko, co takiej osobie pomaga, dla mnie jest akceptowalne. Znaczy, oczywiście w kategoriach jakichś moralnych i... No wiesz, bo Kubie mógł pomóc teoretycznie ślub. Tak. To mnie łapiesz na braku logiki, tak. Masz rację. Jeśli mu pomogło to... Tak, to jest jeden argument, który mnie przekonuje, że jemu to pomogło. Tylko trudno mi wyobrazić, że wiesz, no można z kimś być i kogoś kochać i ta osoba cię wspiera. No tak, moje ktoś się mu pomogło, okej. Okej, okay, dobra, przechodząc już do, kończąc powoli, przechodząc już do związków u ciebie, bo uważam, że ty bardzo masz ciekawe podejście, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie. Bardzo lubisz się przytulać, ale zastanawiamy, dlaczego facet musi być bardziej inteligentny od ciebie. Tak powiedziałam? Mhm. A kiedy tak powiedziałam? U takiego twojego kolegi. Rozmawialiście w kawiarni i jedliście śniadanie. A, wtedy. Całkiem niedawno. No nie, za 2-3 lata temu. No to? Rafał Bedlejewski. Tak. Wiesz co, ja chyba lubię jak... Znaczy ja byłam z bardzo wieloma facetami, którzy albo byli trochę inteligentniejsi, albo na równi, albo inteligentniejsi. I ja... Jak w ogóle, wiem, że tak mówi sapio teraz, tak? Ale ja w ogóle, to jest dla mnie mega seksowne, ale w takiej kategorii, że dla mnie nie ma znaczenia, sukces nie jest pojmowany przeze mnie w kategoriach domu, luksusu, pieniędzy, tylko właśnie w tym, że ktoś ma pasję i się w tej pasji spełnia i jest w tym taki, jest takim pasjonatem i jakby się rozwija pięknie i ma zawsze cel jakiś dalej i coś wie, co robić ze swoim życiem. No, dzisiaj rozmawiałam z moim znajomym, którego żona zdradziła i ja mówię, słuchaj, a czy to nie jest tak, że ty tak, no to stereotyp, ale zapieprzałeś, a ona się tak nudziła trochę w tym swoim życiu, bo nie miała żadnej pasji, wszystko miała gotowe. Tak często jest, że jakby jak się nudzimy, to robimy różne beznadziejne też rzeczy. I, ale to nie o to chodzi, bo ja się tam zdradnie boję, akurat jestem mega tolerancyjna, za bardzo podobno. Natomiast bardziej jest kwestia tego, że to jest coś, co mi imponuje i mnie kręci, i mnie podnieca i lubię się od kogoś uczyć bardzo. Teraz dochodzę do takiego momentu, w którym mi się wydaje, że jakby też doceniam swoją inteligencję i jakby głęboko i że też mogę się z kimś wymieniać i może nie musi być aż bardziej inteligentny, ale no wiesz, zaczęłam w związku z profesorem swoim, więc byłam przyzwyczajona do tego, że ktoś jest moim takim mentorem. Ja wiesz, nie miałam w ogóle takiej, wiesz, ani rywalizacji. Ja po prostu to podziwiałam. I do dzisiaj podziwiam Rafała za jego, wiesz, super fajny umysł. Też dużo mówisz o seksie, że chociażby najlepsze jest po 40. O tak. O tak, powiem. Tak, właśnie to jest dla mnie zaskoczeniem. A dużo rzeczy po 40 jest najlepsze dla mnie. Najlepsze jest moje samopoczucie. Najlepsze jest moje poczucie wartości. Się bardzo zmieniło, w sensie takim, że się tak... Ale zmieniło, no, skonsolidowało się pewnie cała praca, którą wykonałam nad sobą, że wreszcie się czuję tak... Nie wiem, tak się w ogóle czuję dobrze ze sobą, nie? Ja się tak po prostu ukochałam wreszcie i no, to się bardzo zmieniło. No, ale też... Pewnie to też wpływa na to, że zaczęłam nie grać na kogoś tylko... No, to się przydaje, że się nauczyłam różnych rzeczy. Ale też jakby oddawać się chwili swojej przyjemności i pozwolić innym trochę sobie dawać. Może nie bardzo dużo, ale trochę. No i nie wiem, jakoś tak... To śmieszne było, bo też ja przytyłam w tej pandemii 10 kilo, teraz schudłam te 10 kilo, przytyłam te 10 kilo, taka byłam, miałam takie właśnie, wiesz, byłam cała bardziej obfita, mi się wydawało, że jestem taka... Może się ludzie pisali, że jestem, wiesz, no, jak sumo teraz będę wyglądać, ale... Czułam się taka, wiesz, taka kobieca bardziej, nie? Że zawsze mi się wydawało, że jestem taka sportowa, taka, że nie mam takiej, no, miałam takie koleżanki, że jak wchodziłyśmy na imprezę, to one tak miały energię taką seksualną, nie? Że takie były wodzące. A ja byłam zawsze albo do ślubu od razu ze mną chcieli iść, albo dziewczyna z sąsiedztwa. Wydawało mi się, że ja nie mam takiej energii, że ja nie wysyłam czegoś takiego, nie? Nawet jak flirtuję ze światem, to jest pozaseksualne totalnie.
I też miałam bardzo dużo kompleksów. Naprawdę, bardzo dużo. A to mi łatwo sobie to wyobrazić. No, cała twoja historia jest zbudowana z takich lęków. Ja potrafiłam leżeć tak z otarami, przykryta tak. Jak ja teraz, jak ja się ruszę w ogóle. A jak do toalety muszę pójść, to jak ja tam pójdę do toalety. No wiesz, że się wstydzisz, mhm. Że jesteś gruba, że masz niezgrabne nogi, że to, że ktoś sobie wyobraża, że ty jesteś taka ekstra, ty nie jesteś taka ekstra. Więc wiesz, no te kompleksy też były tym, że nie jesteś, kontrolujesz się trochę, no nie aż tak, mm-hmm. Ja teraz oczywiście wyolbrzymiam tobie, tak, ale jakby, że patrzysz na, ciągle na siebie tak oceniająco, a nie jesteś w stanie się oddać mm-hmm. tu i teraz, tak, więc no po 40 rzeczywiście w ogóle myślę najlepszy etap w moim życiu. No wiesz, mm-hmm. mam dzieci nastolatki, więc też mam taki fajny etap z nimi, nie? I też tak się dobrze czuję w ogóle fizycznie, tak mentalnie też się dobrze czuję. No chyba tak jest dobrze. No chyba masz bardzo dużo też rzeczy ułożonych w głowie, bo nawet jak czytałem, że miałaś one night standy i miałaś tylko kochanków, z którymi łączył cię tylko seks i wykoleczałaś z nimi związek, no trzeba mieć dużo rzeczy poukładanych samej ze sobą. Pytałaś o to, że żałuję, że co mówiłam? samej ze sobą, żeby też móc wejść w taką relację, bo to wejście w taką relację, co się wydaje bardzo proste, a to jest bardzo trudna relacja do poukładania w głowie raczej. Jaka? Taka, że masz tylko seks. Tak, i to nie jest w ogóle taka jakby historia bardzo tożsama ze mną, ale myślę sobie, jakbym ci miała tak powiedzieć mhm. psychologicznie, nie wiem, czy to, na pewno to zrozumiesz, że jeśli się nie miało dorastania w życiu, takiej, mhm. jeśli ktoś nie pozwolił ci na bunt, na bycie dzieckiem nastolatkiem, bo kazał ci być dorosłym, to omijasz jakiś etap w życiu ważny. Niektórzy omijają go wcześniej. Ja myślę, że ja go ominęłam w okresie dorastania. Mhm. Czyli byłam super grzeczną, zdolną, fantastyczną córką. W ogóle nie sprawiałam problemów. Duma. I myślę sobie, że jak ja się mój mąż był starszy ode mnie, więc też byłam w takiej trochę relacji mistrz i Małgorzata, więc tam też nie było buntu w ogóle, wiesz. Szybko wyszłam za mąż. I nagle jak się rozstałam, to ja myślę, że ja się zregresowałam, mhm. nie? To był czas eksperymentów, poznawania siebie. Ja myślę, że się dopiero wtedy poznawałam tak naprawdę, pod każdym kątem. Mało tego, wiesz, ja jak się rozstałam z Rafałem, to ten pierwszy wieczór w domu, kiedy siedziałam sama, to pamiętam, że miałam takie dogłębne poczucie, też smutku oczywiście, ale też poczucie, że ja nie wiem, kim jestem, że ja straciłam mhm. tożsamość. Że największą jakby trudnością było nie stracenie domu, jakby tego strychu i tak dalej, mieszkania, tylko tego, że wiesz, jak żyjesz z kimś, kto jest twoim mentorem, kto cię kształtuje w jakimś sensie, to po części jest częścią twojej tożsamości. Myślę, że ja wtedy byłam przerażona tym, że ja nie wiem, kim ja jestem. A w sumie mhm. myślę, że nigdy mogłabym się nigdy nie dowiedzieć i mogłabym nigdy nie zbudować siebie w taki sposób, gdyby to się wtedy nie wydarzyło, bo musiałam poszukać może jeszcze czegoś bardziej prawdziwego ze mną, nie? Mhm. Ale bardzo mi się podoba od przygód na jedną noc do szukania siebie. No bo tak jest, wiesz, no jakby szukasz siebie, no nie wiem, szukasz różnych rzeczy, których nie mogłeś robić, wiesz. Ja jak mam partnera, który mówi, że miał mega bogate życie seksualne, a tu to robił, tamto, ja jestem zachwycona. No to super, no bo właśnie poprzeżywał, wiesz, poznał mhm. siebie, poprzeżywał różne rzeczy, poeksperymentował, zawsze mówią, wcześniej to nie mogłam nigdy o tym rozmawiać, bo tam były zazdrosne czy coś, a ty tak, jestem zafascynowana. Ja mówię, ale opowiedz, jak to było, albo bez pokroku, że sama to wyobrazić, jak to było. Nie? I że jakby, jeśli to jest, ja bym chciała, żeby moje dzieci miały taki długi czas właśnie poznawania, eksperymentowania, balangowania, robienia różnych rzeczy, bo to jest ten czas, kiedy jest się młodym. Mhm. Ja nie miałam tego czasu, po prostu. I myślę, że go odpracowałam później. Nie było dużo tych, wiesz, jakby może tak to nazwałam, ale myślę, że to było poznawanie to granic swojej seksualności i też poznawanie siebie w tym wszystkim. Mhm. No, mam dużo zaskoczeń. No bo takie, to nie jest nic do tłumaczenia. Dla mnie to jest pewnego rodzaju dojrzałość, jak ja rozmawiam, a szczególnie wydaje mi się, że to jest dzisiaj domena młodych ludzi. Jak ja rozmawiam zazwyczaj o tych tematach, to rozmawiam z młodymi ludźmi. Zresztą była u mnie dziarma, którą wyżyła 4 lata w relacji, gdzie było tylko w niej seks. I oni siebie okaleczali, ona mi o tym mówiła, że to było okaleczanie siebie, mm-hmm. że takie to było chodzenie po omacku. Nie wiadomo było, czy my się lubimy, czy my coś więcej czujemy, czy jednak uprawiamy tylko ze sobą seks i zastanawiała mnie po prostu, że to jest bardzo, bardzo fajne, że ty mówisz o takich rzeczach. Wiesz, gdybyś poszedł ze mną na imprezę, to ja bym ci otwarcie wszystko mówiła łącznie z... To jest prawie impreza. Tak, tylko pamiętaj, że ja funkcjonuję jednak w gorsecie psychologa. Mhm. Czyli oni nie uprawiają seksu. Uprawiają, ale niekoniecznie ludzie są gotowi na dzielenie się opowieściami.
hosta w grzecznej telewizji śniadaniowej, fajnej. Nie myślę, że, wiesz, dla ludzi było nawet trudne przyjąć to, że ja się wygłupiam. Ja wolę ją w roli psychologa. Wiesz, masz przyklejone, ludzie lubią powtarzalność, nie lubią zaskoczeń. No i tak jak ci mówiłam, wiesz, to nie będzie nasza rozmowa. Ona rozmawia, tylko to jest wyrwane z kontekstu. Ona się przyznała, że lubi. A wierz mi, ja nie mam granic. W sensie, ja mam taką otwartość, że wielu ludzi mówi to, że cię ktoś jeszcze tak bardzo nie skrzywdził w życiu, medialnie, niemedialnie, społecznie, to jest cud. Bo to moja naiwność, moja otwartość, taka dziecięca wręcz, i takie, że można mnie pociągnąć do różnych rzeczy, to wiesz, to ja bym z tobą bardzo chętnie porozmawiała tylko i wyłącznie. Wiesz, ja przez 4 lata jeździłam z moim przyjacielem gejem i robiliśmy edukację seksualną w liceum i nocowaliśmy wspólnie w pokoju, wiesz, i gadaliśmy o takich rzeczach. Może dużo się od niego nauczyłam, bo bardzo lubię gadać z nimi, bo oni mają, wiesz, fantastyczne opowieści. Ale ja się tyle nauczyłam, tyle żeśmy gadali, że wiesz, no, to ja w ogóle, no wiesz, to jest dla mnie temat mega otwarty, no. Tylko, że jakby w warunkach takich, jakie są, ja mimo swojej dużej odwagi nie mogę sobie na to pozwolić. Całkiem mądrze. A co sądzisz o otwartych związkach? Teraz to też się staje coraz bardziej popularne, nawet z perspektywy psychologa. Wiesz co, uważam, że jest w tym jakaś uczciwość tych ludzi, którzy zamiast się zdradzać, umawiają się na coś, pod warunkiem, że się obydwoje umawiają, tak? Bo to zawsze jest tak samo, wiesz, a czy trójkąty, a czy coś tam. Wiesz, czasem jest tak, że jedna osoba idzie na kompromis i wtedy zaczyna się problem. I wcale z tego nie korzysta, tylko cierpi. Ale jeśli rzeczywiście obydwoje się na to umawiają, to wiesz, ekstra, no bo znaczy, że mają takie potrzeby, że żyją w otwartych związkach. Nie jest jakiś trend, wiesz, wielki, żeby mówić tutaj, że ludzie nie chcą zobowiązań, odpowiedzialności. No wiesz, jest trochę taki trend, że dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby nie brać żadnych zobowiązań i ciężko się nam dźwiga odpowiedzialność, a wiesz, związek z drugim człowiekiem jest w jakimś sensie odpowiedzialnością, zobowiązaniem do wierności i też ograniczeniem tak naprawdę, a nie jesteśmy monogamistami z natury, myślę. Więc jakby bardzo to szanuję. Myślę, że to wiesz, to jest absolutnie... Ja nie wiem, czy... Wiesz, ja mam bardzo dużo tolerancji, za dużo, ale jakby też jestem w stanie sobie różne rzeczy wyobrazić. Natomiast ja lubię intymność w relacji. Nie lubię dzielić się intymnością, nawet nie seksem, intymnością. Taką intymnością dwójki, że sobie tylko powierzają tajemnice i że jakby są sobie oddani w tym danym momencie. Więc nie wiem, czy potrafiłabym w takiej relacji być. Ale wiele rzeczy sobie jestem w stanie wyobrazić. No właśnie, nie wiem, otwiera nie wiem. Pewnego rodzaju furtkę. Nie wiem. A porno jest dobre czy złe? Już kończymy. Chcesz mi zapytać, czy oglądam pornosy? Możesz nawet to powiedzieć, jakie. No mogę. Słuchaj, wszystko jest dla wszystkich. Teraz powiem tak, teraz będzie nuda. To zależy. Okay. Wszystko jest dla wszystkich pod warunkiem, że z umiarem. Wiesz, jak pytasz mnie o młodych ludzi, no to ja nie wiem, że to jest złe, ale uważam, że wiesz, przesadne oglądanie tego zniekształca jakieś wyobrażenie i prawdę, no bo tak nie każdy ma, wiesz, stojącego przez godzinę wielkości, wiesz, tego blatu, no. I to jest nieprawda. I to ciekawe, budzi... porno oglądasz, jakże ja nie widziałam takiego nie? penisa, no nie. Ten blat ma, no to tak, 1,80 m. Wiadomo. W każdym razie ludzie robią różne rzeczy. Seksualność i seks jest niesamowicie fascynującym obszarem. Bardzo często nie odzwierciedla do końca naszego życia. Wiesz, to jest dla mnie fascynujące, że są osoby, które są, wiesz, szarymi myszkami, uległe, a w seksie po prostu stają się grejem, tak? To jest ta książka. I to jest, wiesz, to tylko pokazuje bogactwo i jakby, wiesz, naszych możliwości. Też jest jakąś taką w ogóle otwartą dla mnie przestrzenią. Dla mnie w ogóle seks jest takim, wiesz, chyba najbardziej tym, że ja lubię przekraczać granice, bo ja wtedy zawierzam drugiej osobie, nie? Że jakby jeżeli pójdę z nią gdzieś tam, gdzie mnie nie było, to jest jakiś rodzaj zawierzenia. Takiego zaufania, ale jeszcze high level, nie? Że to jest zawierzenie. I taki rodzaj uległości w tym nie jest związany z tym, że ktoś dominuje, co też mi nie przeszkadza, ale że jest jakby ja bezgranicznie mu ufam, nie idę za nim. Więc to jest jakiś taki rodzaj oddania, który dla mnie ma wymiar taki może bardziej emocjonalny. I ja na przykład lubię, jak ludzie oglądają sobie razem ze sobą, tak?
Często pytam, jakie lubią. Co, to jest też ciekawe, nie? Ludzie oglądają różne rzeczy. Wiesz, no, ludzie pobudzają różne rzeczy. A ile jest samotnych ludzi, którzy to oglądają i się zaspokajają w ten sposób i dlaczego mieliby tego nie robić? Bardziej myślę tylko o takim obrazie, wiesz, dla ludzi, którzy nie mają tego obrazu świata, dla młodych ludzi, no bo to w tym kontekście rozmawiamy. Ale czy jak ja bym zaczęła mojego syna, że daj spokój, no w ogóle weź. Kiedyś znalazłem taki fajny fragment wypowiedzi pewnej kobiety, która grała w filmach dla dorosłych. Tak, ona grała w filmach dla dorosłych i powiedziała, że ona kochała oddawać kontrolę tej drugiej osobie już w życiu prywatnym, dlatego że ona jest w stanie zobaczyć, kim on jest naprawdę, kiedy ma wszystko w swoich rękach i nikt mu się nie sprzeciwi. A ja inaczej bym powiedziała. Lubię oddawać kontrolę w różnych sferach, bo mam jej za dużo na co dzień. Więc ten obszar, jeśli ja mogę oddać tą kontrolę, to ja odpoczywam. To piękna puenta. Bardzo ci dziękuję. No ci dziękuję, inaczej sobie ciebie wyobrażałam. No tak, nie miałem być tak przystojny. To prawda.